razie już bez ogłoszeń organizacyjnych, tylko oficjalnie Państwa witam na dzisiejszym spotkaniu. Ja nazywam się Krzysztof Milicki, będę miał okazję i przyjemność poprowadzić rozmowę z naszymi gośćmi. Tak jak wspominałem, rozmawiamy o książce. Nie chciałbym powiedzieć, że rozmawiamy stricte o samej książce, bo to nie jest tak zupełnie spotkanie autorskie, ale rozmawiamy wokół książki. Rozmawiamy o potrzebie nowego liberalizmu. Ta książka to traktujemy trochę jako pretekst do tej rozmowy, do kontynuacji rozmowy o liberalizmie. Tak jak już wspominałem, nie jest to pierwsze spotkanie na ten temat, bo też jeżeli Państwo nas śledzą, to pamiętają Państwo, że mieliśmy cały cykl spotkań o kryzysie demokracji liberalnej. Tutaj siedział na przykład Bartłomiej Sienkiewicz rok temu na tej kanapie. I dzisiaj tę dyskusję chcielibyśmy kontynuować. Tomasz Sawczuk, Kultura Liberalna. Zaprosiliśmy też profesora Dariusza Gawina, teologia polityczna przede wszystkim. Także Instytut Stefana Starzyńskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego. No i przechodząc już do samej dyskusji. Nie chciałbym, żeby to było tak zupełnie na zasadzie spotkania autorskiego wywiad z autorem książki, dlatego chciałbym zacząć od pytania jednak do profesora Gawina. I mam nadzieję, że wejdziemy trochę w taki naturalny sposób w te wątki, które się w książce pojawiają bez takiego formalnego wstępu i streszczenia. To znaczy, chciałbym zapytać o to, co jest już właściwie w samym tytule tej książki. To znaczy, ona rzeczywiście pokazuje, o czym jest po tych pierwszych dwóch słowach. Nowy liberalizm, który sugeruje, że z jednej strony mamy stary liberalizm, dzisiaj ten liberalizm realny na scenie politycznej, liberalne centrum, które jak rozumiem, teza książki jest taka, że ona jest stara i dzisiaj niefunkcjonalna, w związku z czym potrzebujemy nowego liberalizmu, zupełnie nowego pomysłu na to, jaką funkcję na scenie politycznej ma pełnić formacja, która nie jest formacją centrową, nie jest formacją lewicową, tylko jest formacją właśnie nazywaną tym liberalnym centrum. No, moje pytanie do profesora Gawina, a później także do redaktora Sawczuka, jest takie, czy zwłaszcza z pozycji nie bycia w środku tego obozu, nie z pozycji liberalnej. Czy to, że mamy jakiś problem z liberalnym centrum dzisiaj, to jest rzeczywiście problem dla Polski? Czy lepsze centrum by nam się przydało? Lepszy liberalizm by nam się przydał? I do czego może nam się przydać? Ja dziękuję za zaproszenie. Temat jest ogromny i w zasadzie nie wiadomo trochę od czego zacząć, więc może kilka słów dosłownie wstępu, a mam nadzieję, że potem przejdziemy do jakichś bardziej szczegółowych dyskusji. Tak jak pan powiedział, ja jestem z innego zupełnie środowiska. Zawsze mówiłem o sobie, że jestem konserwatystą, chociaż w dzisiejszych czasach bym powiedział, że jestem konserwatywnym liberałem tak naprawdę, ale z tego powodu z wielką sympatią i zainteresowaniem widzę, jak liberałowie próbują przezwyciężyć kryzys, w którym się znaleźli. Dlatego, że liberalizm w Polsce i na świecie moim zdaniem znajduje się w głębokim kryzysie, który jest pochodną kryzysu, w którym w ogóle żyjemy. Ta książka jest interesująca dlatego, że wychodzi z założenia, że populizm, do którego się odnosi w Polsce, zajmuje się PiS-em w zasadzie. Tutaj jest pewne pytanie do książki, czy ona bardziej się zajmuje taktyką polityczną, czy też bardziej próbuje zanalizować rzeczywistość polską w kontekście tego, co się dzieje na Zachodzie. Ja wychodzę z założenia, że to, co się dzieje w Polsce, jest fragmentem kryzysu świata zachodniego w ogóle. I w pewnym sensie mam takie powiedzenie, że anglosasi dzisiaj stawiają niepewne pierwsze kroki w świecie, w którym my żyjemy od dosyć dawna, mniej więcej od 2006 roku. Znaczy tak naprawdę Polska była awangardą. W ogóle mówienie o tym, że Polska jest peryferiami, jest, że tak powiem, absolutnie nietrafione w sensie tej politycznego, pewnych zjawisk politycznych. To mówię trochę żartem, ale tak naprawdę w tym sensie pozwala to zrozumieć, że nie jesteśmy peryferyjni, nie jesteśmy prowincjonalni. Tak naprawdę te rzeczy, które dzieją się u nas, to są rzeczy, które dzieją się także w Anglii, w zachodniej Europie, w Anglii. I dlatego punkt wyjścia tej książki, który zakłada, że populizm nie jest jakby wściekłą epidemią, chorobą, szaleństwa, którego erupcja zdarzyła się nam, z tego powodu musimy się wstydzić i tak naprawdę zrobić tylko wszystko, żeby tę chorobę otoczyć z kordonem sanitarnym i spowodować, żeby to gniazdo choroby
zniknęło, tylko powinniśmy się zastanowić, jakie są źródła tego, jakie są przyczyny oraz jak będzie wyglądał świat potem. Ponieważ jednym z założeń tej książki, z którym się zgadzam, jest też to, że nie ma powrotu do status quo ante. Znaczy świat, który był przedtem, nie powróci, niezależnie od tego, jak długo populiści czy te zjawiska, które dzisiaj w zachodnich społeczeństwach funkcjonują, będą trwały. To znaczy, czy będzie twardy, czy miękki Brexit, czy PiS będzie rządził jedną kadencję, czy dwie, czy Trump wygra następne wybory i tak dalej. Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego, czy dawne partie polityczne się rozpadną, czy nie. Niezależnie od tego, co się stanie, ten świat będzie inny niż właśnie wtedy. Kiedy? Znaczy inny niż kiedy? Przed 2008 rokiem. Przed kryzysem migracyjnym. W każdym razie jest jakiś punkt graniczny, poza który już nie można powrócić. Czyli w tej książce to jest dla mnie istotne, że ona zakłada, że należy to zrozumieć, to co się dzieje, że nie ma powrotu do status quo ante i też, że próbuję zastanowić się nad tym, jaka jest natura kryzysu. Mam tu jakby pewne wątpliwości co do odpowiedzi na temat tego kryzysu, czy tego, jak autor przedstawia źródła tego kryzysu, ale to może będziemy mówili o tej w drugiej, dalszej części dyskusji. Ja bym jeszcze powiedział, że z tego punktu widzenia ja wyrastam z takiego sposobu myślenia o tradycjach intelektualnych, że oczywiście liberalizm jest potrzebny, tak jak jest potrzebna żywa myśl lewicowa, jak potrzebna jest myśl konserwatywna. Wszyscy tworzą szerokie spektrum, bo społeczeństwa demokratyczne to jest gra wielu elementów i w tym sensie każdy kryzys w moim przekonaniu jest tylko korektą w, jeśli tak można powiedzieć, ustawianiem potencjometrów. Jak mamy dobry sprzęt, to wiemy, że trzeba podbijać różnego rodzaju dźwięki. Moment kryzysu to jest zmiana tej korekcji, że tak powiem, ze smooth na jazz albo rock i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że tożsamość społeczeństw zachodnich i różnych nurtów politycznych składa się na skomplikowaną strukturę, jakby to powiedzieć, tożsamości polityczno-filozoficznej tych społeczeństw. Ja zawsze wtedy daję przykład drugiego artykułu polskiej konstytucji, w którym państwo polskie czy wspólnota polityczna Polaków opisuje siebie w pewnej deklaracji ideowej. Mówi się nam, że żyjemy w demokracjach. To nie jest do końca prawda, bo jak się czyta ten drugi artykuł, to czytamy tam, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. To jest pytanie dla każdego, nie wiem, studenta na historii doktryn politycznych albo filozofii politycznej, ile rodzajów tradycji filozoficznych jest tam wymienionych w jednym, że tak powiem, zdaniu, które określa jakby całościowy konstrukt. Zresztą zawsze zwracam uwagę, że demokracja nie jest tutaj rzeczownikiem. Rzeczownikiem jest Rzeczpospolita, ponieważ żyjemy w republikach, które się zdemokratyzowały, a zaczęły się demokratyzować w tradycji zachodniej od końca XVIII wieku i zajęło mi to sto kilkadziesiąt lat. Tam jest jeszcze, tam jest państwo prawne, czyli konstytucjonalizm, który jest wcześniejszy niż ta nowoczesna demokracja, tam jest sprawiedliwość społeczna, czyli tradycja lewicowa. Wiele, wiele różnych pomysłów, które tworzą tą skomplikowaną strukturę. I teraz w momentach kryzysu następuje korekta, tak jak powiedziałem, tych brzmień, tych głosów, które składają się na tą całą orkiestrację tych tradycji, bo żyjemy ewidentnie, możemy żyć w czasach, w których panuje keynesizm, możemy żyć w czasach, w których panuje którym głównym autorem jest Hayek, może będzie żyć w czasach, w których przychodzi korekta z jakiejś innej strony. Pytanie jest zupełnie jakby czego ta korekta dotyczy i co ma wyciągnąć, jest odpowiedzią na co. Problem z liberalizmem jest taki, że słusznie czy nie, sprawiedliwie czy nie, słowo liberał, szczególnie w ostatnich latach, w dyskusjach w Polsce i gdzie indziej, zaczęło funkcjonować jako etykieta, która ma określić tą złą przeszłość, którą należy przezwyciężyć. Często tam jakby ta epoka jest neoliberalna, liberalna i tak dalej. I wobec tego każda próba wychodząca ze środowiska, które dostrzega kłopoty, dlatego że starsi liberałowie mają to do siebie, nazwałbym to taką tendencją, ona jest szczególnie widoczna w Polsce. To też jest jeden z wątków takiej skomplikowanej dyskusji historycznej. Myśmy żyli w sytuacji, w której tak naprawdę opowiedziano nam liberalną teodyceę.
Znaczy, żyliśmy na najdoskonalszym z możliwych liberalnych światów i opowiedzieli to liberałowie z lat 90. Jak się domyślam, pokolenie, które reprezentuje pan Sawczuk, chce zrewidować te założenia i zrewidować te założenia tych, że tak powiem, liberalnych lejbnitzów balcerowiczowskich, którzy opowiadali, jak mówię, tą liberalną teoretykę, to, że żyjemy w najlepszej z możliwych liberalnych Polsk, jaka była do zbudowania. To jest godne pochwały, także godne pochwały za to, że zawsze tego rodzaju zabiegi, szczególnie we własnym obozie, budzą irytację i ściągają krytykę. Bo to jest zjawisko naturalne, należy pochwalić odwagę, że tak powiem, dyskutować. Więc liberalizm absolutnie jest konieczny, dlatego że po czasach kryzysów, kiedy wszystko się przetasuje, wróci jakaś wersja stabilności. A w tych warunkach stabilności nie może zabraknąć żadnego z tych nurtów tradycyjnych, historycznych i dobrze zakorzenionych w Polsce i w każdej zachodniej tradycji. Powiedziałem dużo tam rzeczy różnych, będziemy mogli rozwijać jakoś w dyskusji, bo ten temat jest taki, że momentalnie 5 minut w ogóle mam opowiedzieć, jakby to dole i niedole naszego życia ostatnich kilku lat, więc... To w ramach wstępu. Redaktor Sawczuk, podobne pytanie. Znaczy, chciałbym też poprosić o wskazanie tego, co jest nie tak z polskim dzisiejszym liberalizmem, że potrzebujemy nowego. To właśnie tak się zastanawiam, co odpowiedzieć na to, co usłyszałem, bo moją intencją na pewno nie jest to, aby mówić w jakimś specjalnym, czy w jakimś takim tonie rozliczeniowym. Jeśli ta książka ma jakiś ton, to z pewnością to nie jest ton pod hasłem Byliśmy głupi, tylko jest to raczej ton... Ale pan jest zwykły Marcina Króla. Jasne, ale właśnie o to mi chodzi, że to nie jest tak, że ja się mam ochotę z czegoś tłumaczyć albo od czegoś odcinać. Raczej jest tak, że obserwuję pewien problem i zastanawiam się, jak można na niego odpowiedzieć, żeby taka odpowiedź była możliwie konstruktywna, twórcza, akceptowalna, żeby mogła przekształcić sferę polityki w coś, co powiedzmy bardziej odpowiadałoby celom, które uważam jakoś tam za wartościowe. I może wyszedłbym od takiego przewrotnego twierdzenia, że w ogóle słowo liberalizm nie jest dla mnie istotne w tym kontekście. To znaczy, to nie jest... jakichś pojęć trzeba używać, żeby to, co się mówi, było możliwie zrozumiałe. Wiadomo też, że jestem przedstawicielem środowiska, które ma liberalna w nazwie, tygodnika Kultura Liberalna, i jest taka pokusa właśnie, żeby w związku z tym w pewien sposób określić się doktrynalnie, odnieść się do pewnej doktryny, która już istnieje i powiedzieć coś, co dzisiaj mogłoby być na ten temat ważne. Tyle tylko, że z drugiej strony ma to pewnego rodzaju wady, wady, które właśnie dostrzegam w takim, w takiej łatwości osuwania się właśnie w jakiegoś rodzaju niezbyt, wydaje mi się, owocne krytyki w rodzaju tych, że liberałowie wymyślili jakąś teodyceę, czy w ogóle nie pociąga mnie ani trochę tego rodzaju język. I mam pewien problem również z mówieniem, czy z wydobywaniem takim na wierzch tej kwestii, że trzeba podkreślić, że nie ma powrotu do tego, co było, bo wydaje mi się, że jest to twierdzenie w gruncie rzeczy trywialne. To znaczy, jeśli się przyjmie taki rodzaj myślenia o polityce, że no, polega ona na tym, żeby organizować w jakiś sposób życie wspólnotowe tak, żeby możliwie wiele wartościowych celów, które mają ludzie, mogły zostać zrealizowane w praktyce, no to wiadomo, że zawsze działalność polityczna jest zorientowana na przyszłość i polega na tym, żeby zastanowić się, jakiego rodzaju reguły albo jakiego rodzaju współpraca może urzeczywistnić te wartości. I w tym sensie nigdy nie ma powrotu do tego, co było, bo żyjemy po prostu w świecie, w którym czas płynie w pewną stronę i reagujemy na to, co dzieje się dalej. Społeczeństwo ulega przekształceniu, to są rzeczy zupełnie banalne. I w tym sensie sama myśl o tym, że można zmierzać do jakiegoś z góry określonego porządku, wydaje się trudna do pomyślenia. Ale też rozumiem, że to, że no chyba powszechnie, jakby nie tylko pan profesor i ja sam również mam takie wrażenie, zwracam uwagę na ten fragment,
fragment tej książki. No to chyba jest trochę tak, że mamy wrażenie, obserwując dzisiejszą dyskusję polityczną, dzisiejszą sytuację polityczną, że to nie jest oczywista teza, prawda? Że ona jest jednak trochę jednak nie w głównym nurcie. Znaczy, że jednak wyobrażamy sobie, czy obóz liberalny wyobraża sobie, że można budować swoją narrację na trochę takim utraconym dobrym czasie. No może tak. Ja nie wiem do końca, co to jest ten obóz liberalny. To zawsze z tym jest problem, że w motcie trzeciego rozdziału cytuję takie zdanie, które kiedyś Donald Tusk powiedział na podczas jakiejś dyskusji w Przeglądzie Politycznym, że powiedzieć o sobie, że jest się liberałem, to powiedzieć tylko pierwsze słowo. No więc w tym sensie ta etykieta liberalizmu jest o tyle wygodna, że ona jest bardzo elastyczna. To znaczy, że ona, jeśli przyjmiemy takie pragmatyczne podejście do problemów politycznych, że oto mamy jakąś sytuację, która nie działa dobrze i musimy coś z nią zrobić, żeby zastanowić się nad tym, czy możliwy jest taki układ polityczny, w którym, mówiąc w najbardziej ogólnym sensie, sprawy działają lepiej, no to liberalizm jest tutaj takim, można powiedzieć, dodatkiem do takiego sposobu myślenia, który daje stosunkowo szerokie pole wyboru. To znaczy jest tak, że nie musimy w tym celu formułować jakiegoś projektu, w którym powiemy, że musimy koniecznie zrobić tak i tak, bo ja tak chcę, ale możemy na przykład powiedzieć, że jeśli ludzie są niezadowoleni z życia w Polsce z takiego powodu czy z innego, to wszystkie te powody są przynajmniej w punkcie wyjścia warte tego, żeby wysłuchać, o co ludziom chodzi. No i można się zastanowić, ile z tego rodzaju potrzeb, które ludzie mają, da się w jakiś sposób obudować tak, żeby one mogły istnieć obok siebie. I to jest więc w tym sensie wydaje mi się, że ta etykieta jest tylko oznaczeniem takiego praktycznego podejścia do problemów politycznych. Natomiast odnosząc się do tego, że to hasło powrotu do tego, co było, jest jakoś tam nośne czy istotne z punktu widzenia tego, jak dzisiaj przebiega dyskusja polityczna, no to mogę się z tym zgodzić. Tylko że jakby nie mam wrażenia, że mówienie o tym prowadzi mnie w jakieś bardzo, bardzo ciekawe miejsce, bo to po prostu jest tak, że jeśli zakleszczymy się w tym, że jedni mówią, że powinno być tak jak przed PiS-em, a drudzy mówią, że powinno być jakoś inaczej, no to właśnie jesteśmy zakleszczeni, tak? I mam wrażenie, że dopiero jeśli się zacznie mówić o tym, co może być, jak można do tego doprowadzić, no to dopiero wtedy wychodzimy jakby samym tym aktem z tej sytuacji, w której ten spór jest zupełnie jałowy i pisowcy obrzucają tam kodowców, znaczy utożsamiają kodowców właśnie z tym, że oni bronią patologicznego systemu. Kodowcy mówią, że PiS prowadzi barbarzyńską rewolucję, która niszczy tylko wielki dorobek III Rzeczpospolitej. Nie jest to, jaka jest moja intencja. Moja intencja jest taka, żeby nie brać udziału właśnie w tej dyskusji, tylko spróbować powiedzieć coś innego. Mam wrażenie, że czytałem inną książkę. Tak? No właśnie, ja to słucham uwag w takim razie. Bo tam trochę zarzutów do dotychczasowego liberalizmu się jednak pojawia, prawda? Pojawia się zarzut, teraz przytaczam z pamięci, tego, że on był do tej pory zbyt taki ekonomizujący, zbyt, że był antypolityczny, że był też konserwatywny. Jakbyśmy mogli trochę powiedzieć o tych zarzutach, bo jednak trochę tego rewizjonizmu tutaj, mam wrażenie, jest. No dobra, ale co innego rewizjonizm, a co innego taki język zarzutów i negatywnego odniesienia do przeszłości. To znaczy, to powiem od razu, trzeci rozdział to jest rozdział poświęcony, o ile pierwszy rozdział jest poświęcony PiS-owi, drugi rozdział poświęcony jest dzisiejszej opozycji, trzeci rozdział jest poświęcony bardziej takiej wizji tego, czym może być przyszła taka trochę bardziej pragmatyczna koncepcja liberalnej demokracji w Polsce i w jaki sposób ewentualnie polityka centrowa mogłaby rozumieć swoje zadanie w tak pomyślanym projekcie. No i tam są wymienione trzy zasadnicze problemy, które miała do tej pory tak zwana tradycja liberalna w Polsce. Jeden to, że za bardzo opierała się w swoich intuicjach moralnych na konserwatywnym credo. To znaczy, że można powiedzieć, etyka katolicka była intuicyjnie punktem wyjścia nawet dla osób, które rozumiały się jako liberałowie na scenie politycznej. Drugi element to taki, że dotychczasowa formacja, którą nazywamy mianem liberalnej, zbyt
podkreślała znaczenie wolności ekonomicznej, to znaczy, że przedkładała ją ponad inne i że zamiast tego można by przedstawić bardziej pragmatyczne rozumienie podejścia do gospodarki. No i trzeci punkt to taki, że w pewnym sensie można powiedzieć, że dotychczasowi liberałowie byli trochę na bakier z takim duchem demokracji, to znaczy, że ten liberalizm, trochę też trudno mówić o czymś takim jak jakiś rozwinięty liberalizm w Polsce, no ale tak nazywamy generalnie polityków, którzy jakoś tam z różnych, czy działaczy społecznych, czy dziennikarzy, którzy z jakichś różnych powodów znaleźli się gdzieś tam w okolicach centrum sceny politycznej i mają kogoś po lewej, a także kogoś po prawej. No więc, że mieli oni dość takie niechętne, a w każdym razie brakowało im zaufania do demokracji jako pewnego sposobu życia, sposobu podejmowania decyzji politycznych, no i że można by zaproponować takie rozumienie polityki centrowej, które w większym stopniu uwzględniałoby właśnie te impulsy demokratyczne, które wprowadził do polityki w znacznie większym stopniu niż poprzednicy, chociaż właśnie w tej populistycznej formie PiS. Tylko że kiedy ja o tym mówię, to nie chodzi mi o to, żeby dokonać jakiejś druzgocącej krytyki poprzedników, tak jakbym miał o coś do nich pretensje, czy tam, nie wiem, jakby to miało być jakieś odcięcie się, czy coś takiego. To, o co mi chodzi, to raczej to, żeby spróbować przedstawić sposób na to, w jaki sposób dzisiejsi politycy, czy ludzie, którzy jakoś tam interpretują swoją pozycję jako blisko centrum politycznego, jak oni mogą zrozumieć dzisiaj swoje zadanie, tak aby nie trzeba było spisywać wszystkiego, co było na straty, tylko dokonać takiej rekonstrukcji opowieści o III Rzeczpospolitej, żeby kolejny krok do wykonania mógł być rozumiany jako kontynuacja czegoś, co było niedoskonałe, ale właśnie jako czegoś, co może być lepsze. Czyli bardziej mam na myśli tutaj, dlatego wcześniej wspomniałem o tym, że nie chodzi tutaj o opowieść z kategorii byliśmy głupi, tylko raczej chodzi o opowieść z takich kategorii, że trudno zresztą oczekiwać, żeby to, co się robi w polityce, było zawsze zadowalające czy idealne. W związku z tym można, rozumiejąc dotychczasowy rozwój historii politycznej III Rzeczpospolitej, przedstawić go w taki sposób, aby zrobić coś dalej, tak? I ten właśnie krok dalej wydaje mi się tutaj bardzo ważny i w tym sensie nie ma potrzeby się bardzo zasklepiać w tym sporze o III Rzeczpospolitą, czy ona była taka super, czy była taka beznadziejna, tylko można w bardziej pełniejszy sposób opisać zarówno jej zalety, jak i wady, no i w tym sensie napisać taką nieco wigowską historię postępu, w której kolejny krok jest sprawą otwartą. Czyli tak, gdyby chcieć to przełożyć rzeczywiście na ten element praktyki politycznej, wniosek, który powinien wyciągnąć sobie polityk dzisiaj liberalnego centrum, Platformy Obywatelskiej albo Nowoczesnej, to jest taki, że te partie, być może jako koalicja, powinny być, rozumiem, bardziej jak PiS, w takim sensie, że bardziej populistyczne, bardziej demokratyczne, i z drugiej strony mniej jak PiS, w takim sensie, że powinny być mniej konserwatywne pod względem tego, jaką moralnością się... Nie powiedziałbym, że powinny być bardziej jak PiS, dlatego że problem z podejściem PiS-u do demokracji polega mniej więcej na tym, że PiS mówi o tym, że realizuje wolę ludu, tylko rozumie lud jako coś ujednoliconego i utożsamia swoją politykę z tym, co lud sądzi, niezależnie od tego, co ludzie rzeczywiście myślą. Czyli jest tutaj problem z tym, żeby proces demokratyczny był rzeczywiście pluralistyczny, bo koniec końców on musi być syntezowany w tym, czym jest wola partii rządzącej. Tak przynajmniej z punktu widzenia tego, co retorycznie robiła czy to Beata Szydło, czy Jarosław Kaczyński w swoich wypowiedziach, czy od pewnego czasu robi Mateusz Morawiecki, to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest cennego w tym, to znaczy to, co mógł PiS wykorzystać, a co było deficytowe wcześniej i dlatego on mógł to zrobić, tak? Bo ważne jest, żeby rozumieć, dlaczego to może działać. To jest powiedzieć, że sam fakt, że ludzie zgłaszają jakiegoś rodzaju potrzeby w sferze publicznej, w demokracji już sam z siebie jest czymś prawowitym. To znaczy w demokracji wolno wyjść na agorę i powiedzieć, czego się chce. Nie od razu oznacza to, że będzie można to zrobić, nie od razu oznacza to, że jest to słuszne,
ale w każdym razie niedopuszczalne jest takie podejście, zgodnie z którym mówi się w odpowiedzi na jakiegoś rodzaju potrzeby, że to jest od razu do skreślenia, nie wiem, roszczeniowe, że to jest irracjonalne i tak dalej, bo jeśli się wychodzi z tego rodzaju założenia, no to demokracja staje się niemożliwa. Więc trzeba znaleźć inne sposoby na to, żeby tego rodzaju żądania, które się pojawiają w sferze publicznej, przetwarzać na coś konstruktywnego i to jest właśnie zadaniem polityków. I tak jak rozumiem zadanie polityka centrowego, który generalnie mógłby się swoją rolę rozumieć jako takiego właśnie tkacza, który ma, używam zresztą tego porównania gdzieś tam w książce, jako takiego tkacza, który właśnie ma do dyspozycji różne nici, których musi użyć, bo takie mu zostały dostarczone i ma uszyć z tego jakiegoś rodzaju tkaninę, no to jeśli tak ma być, to rzeczywiście on nie może mówić, ja nie będę z tego szył, bo wtedy nic nie uszyje i nie spełnia on swojej roli. Więc to jest trochę jednak, wydaje mi się, coś innego niż to, co proponuje w praktyce politycznej PiS. Teraz jaka, bo pan pyta o to, jaka ma być praktyczna odpowiedź opozycji, to znaczy co politycy mają takiego konkretnego zrobić, żeby to się stało możliwe. I ja celowo właściwie nie daję czegoś takiego jak, nie wiem, nie bawię się w żadnego doradcę księcia pod tym względem, jeśli chodzi o książkę, bo z prostej przyczyny, to znaczy na takie pytanie można w gruncie rzeczy odpowiedzieć tylko wtedy, kiedy się jest tym liderem politycznym, to znaczy jeśli byłbym w pozycji Schetyny, wiedziałbym ile pieniędzy mam do dyspozycji, jakiego rodzaju struktury mam do dyspozycji, jakiego rodzaju zasoby intelektualne mam do dyspozycji, organizatorów, ile osób mam w terenie i co one mogą dla mnie zrobić, no to wtedy jestem w stanie oszacować, jakiego rodzaju projekty polityczne są realistyczne do wykonania. To samo zresztą dotyczy projektu, który szukuje Biedroń, który wydaje się, że zresztą w wielu punktach jest jakoś tam zbieżny, jeśli chodzi o przynajmniej taktykę polityczną z tym, co pisze w książce. Tyle tylko, że tak w każdym razie ja, jeśli coś tutaj proponuję, no to mówię, że jest tutaj pole do wykorzystania dotychczasowej historii w pewien określony sposób. Jeśli jakiegoś rodzaju siła polityczna znalazłaby taką, czy miałaby pod tym względem wspólną intuicję, to ona jest gotowa do wykorzystania, bo jest ileś warunków, które sprawiają, że tego rodzaju podejście może się okazać popularne, bo wydaje się, że odpowiada na pewne popularne potrzeby, a równocześnie pozwala przywrócić właśnie w nowym punkcie jakąś stabilność polityczną w taki sposób, że no można by poszukiwać jakiegoś punktu równowagi między siłami, które są dzisiaj w społeczeństwie żywe, ale w taki oto sposób, aby scena polityczna nie prowadziła do destrukcyjnych konsekwencji, to znaczy aby na przykład nie dochodziło do dalszego niszczenia instytucji państwowych i tym podobne. Ja chciałbym się zatrzymać jeszcze na moment na tym wątku demokratyzmu i populizmu, żeby tak trochę nie jednostronnie tej dyskusji nie prowadzić. Zadam pytanie do profesora Gawina, a później to samo pytanie do redaktora Sawczuka, więc trochę je rzucam jako takie pytanie do dyskusji. To znaczy, czy bo pan powiedział, że z jednej strony nie chce trochę wracać do tego, żebyśmy spojrzeli na trzecią RP na zasadzie takiej, że będziemy ją w tej chwili oceniać i być może jakiś sąd nad nią sprawować. Natomiast też musimy zrozumieć właśnie, dlaczego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? To znaczy skąd się tutaj znaleźliśmy. W związku z tym musimy trochę spojrzeć na historię transformacji i na praktykę po prostu funkcjonowania trzeciej RP. No i w związku z tym, wiążąc to z tym wątkiem demokratyzmu i populizmu, moje pytanie jest takie, czy panu zdaniem ta trzecia RP, czy transformacja była takim procesem, bo to jest jakieś takie skojarzenie, strona, w którą poszły moje myśli po przeczytaniu tej książki, że transformacja była procesem, które stworzyło o tyle paradoksalnym, że stworzyła państwo, które instytucjonalnie było demokratyczne i się odwoływało do właśnie demokracji, do demokratycznych standardów zaczerpniętych z Zachodu, opartych właśnie na wzorcach.
Ale kulturą, jeżeli chodzi o kulturę polityczną, no to ta kultura polityczna była raczej elitarystyczna niż demokratyczna. I stąd ten paradoks, to znaczy, że bawiano się być może rzeczywiście ludowej reakcji przeciwko transformacji. I to jest zresztą chyba nie tylko moje wrażenie po przeczytaniu tej książki, bo ta druga recenzja, nie ta nasza napisana przez Michała Kuzia, tylko przez Michała Sutowskiego z Krytyki Politycznej, tam się znajduje też jeden taki ciekawy ustęp, to znaczy gdzie on wprost mówi, że wprost właściwie nawiązuje do tej myśli, że transformacja była osłaniana przez te siły liberalne i nawet pisze w nawiasie, w skrócie czy w uproszczeniu, Unia Europejska, Gazeta Wyborcza, TVN. No i z drugiej strony wydaje się, że dzisiaj, kiedy patrzymy na jakąś taką emocję, która jest żywa gdzieś tam w zapleczu opozycji, no to jest trochę ta emocja taka mocno właśnie antypopulistyczna w takim sensie, że elitarystyczna. To znaczy elitarystyczna też w takim sensie, że mamy to przekonanie, które wydaje mi się dosyć powszechne, w każdym razie szeroko rozpowszechniane, że na przykład o tym, jakie cele polityczne są prawomocne, powinni decydować i mogą decydować tylko eksperci. I to też mi się wydaje jakąś postacią elitaryzmu. To jest zresztą rzecz, którą pan pisze w tej książce, prawda? No więc wracam do tego pytania, które było na początku, czy ta historia do tej pory transformacji ukształtowała nam niedemokratyczną, ale elitarystyczną kulturę polityczną nadbudowaną nad demokratycznymi instytucjami. To do mnie pytanie? Tak. My tak różnymi językami rozmawiamy, już w ogóle, że nie wiem, czy to się do końca uda. Podstawowy punkt wyjścia jest taki, jak powiedziałem, że tak naprawdę pan napisał książkę, w której wychodzi z założenia, że jest kryzys, a potem mówi o melioryzmie społecznym, politycznym, w życiu publicznym. Na końcu to nieprzypadkowe są ruchy miejskie. Mhm. Znaczy, najpierw wychodzi się z założenia, że trwa jakiś historyczny dramat, co by domagało się zrozumienia jego przyczyn, skali, przebiegu, dużego panoramicznego obrazu. Że tak powiem, dużych pociągnięć pędzla, gdzie widzi się globy, wielkie ideologie, duże struktury. Tutaj w tym miejscu nie będę mówił o geopolityce, bo też aż by się prosiło. Kwestie bezpieczeństwa, hard security, nie wiem, Unia Europejska i tak dalej, w tej książce są nieobecne, ale to już pomijam ten wymiar, bo jeżeli jest wielki historyczny dramat, no to powinniśmy go jakby widzieć w takim najpierw wielkiej skali, ale potem w dużym przebiegu historycznym. Pana pytanie się odbyło jakby do historycznych korzeni. Ja bym to widział i opowiadał, ale pan wtedy powie, że pan się tym nie zajmuje, nie interesuje, że pana interesują drobne kroki, centrum i tak dalej. Jeżeli się rysuje taką perspektywę, to by mnie interesowała historyczna perspektywa tego. Pan pokazuje jedną z możliwości, to znaczy opowiedzenie historii Polski w tym kontekście. Gdyby trzeba było powiedzieć o konsensusie waszyngtońskim, nie wiem, Banku Światowym, o transformacji, o Jeffrey'u Zaksie, o Gomułce, który walczył z tym wszystkim, opisywał bardzo ciekawa książka o transformacji. Nieprzypadkowe jest też to grube pociągnięcie pędzlem, znaczy zbijanie Gazety Wyborczej, TVN-u i liberałów. Pan przed tym ucieka i od razu już sobie potrafił wyobrazić, co pan powie na tego rodzaju, bo to jest takie budowanie liberalizmu w taki sposób, no, że to jest straszliwe, prawda, co jakieś uogólnienia. To jest nieprzypadkowe, że pan cytuje Sutowskiego, który też poszukuje jakby takiej wizji dramatycznej historii i sposobu odpowiedzenia, dotarcia na nie. Ja tutaj składam swoje wotum separatum, bo widzę, jakby to powiedzieć, taki sprytny zabieg, że najpierw się pisze o kryzysie, a potem się mówi, że interesują tylko kroczki. Jeżeli się widzi kryzys liberalizmu i demokracji, to chciałbym posłuchać czegoś na temat tego, jakie są przyczyny tego kryzysu i jaki jest przebieg historyczny. Ja na przykład, bo tak to sobie snujawista mówiłem o Jeffrey'u Zaksie i o konsensusie waszyngtońskim. Przypominam sobie na przykład początek lat 2000, które pamiętam, już sam o tym tekstu pisałem. Jak Antony Giddens pisał o trzeciej drodze, jak Tony Blair się spotykał ze Schroederem i, że tak powiem, robili wielkie europejskie centrum, które wszystko potem jakby Angela Merkel z tego wyrasta. Jak Clinton wszystko deregulował, mniej więcej w tym samym czasie deregulował wszystko do gołej kości,
krytykując taki deregulacyjny kapitalizm, zresztą demokratyczny prezydent, tak? Mhm. Paradoks tej sytuacji na tym polega. Ale to są, tych rzeczy nie ma w książce. Nie ma w książce, chociaż jak mówię, wychodzi o założenia o kryzysie i to jest też pewna taka, pewna cecha, która potem odpowiada za to, że nie ma tego wymiaru właśnie, jakby to powiedzieć, dramatycznego. Ja wiem, że to jest kwestia mentalnego nastawienia, kwestia osobowości. To zgoda, nie ma wymiaru dramatycznego, ale nie rozumiem do końca, bo pan mówi, że kryzys jest czymś dużym i takim syntetyzowanym. Nie, że daje się opisywać tylko w takiej postaci. Nie, dlaczego? Dlaczego nie można opisać konkretnych problemów, które... Ja powiedziałem, że używamy zupełnie... I podsumować je słowem kryzys. Ja powiem tak, że pana interesują symptomy, a mnie przyczyny tych zjawisk. I wtedy ja to nazywam tym dramatem historycznym, który chciałbym zobaczyć w dłuższym przebiegu. No to porozmawiajmy o przyczynach. Jakie są przyczyny kryzysu, od którego pan wychodzi? Okej. Generalna teza, która wydaje mi się jednak, że się znajduje w książce, jest taka, że uznaję za fałszywe te diagnozy tak zwanego kryzysu liberalnej demokracji, które by go próbowały zredukować do jakiegoś konkretnego czynnika. Znaczy, w całej właściwie książce przyjmuję raczej taką perspektywę empiryczną, to znaczy, że obserwuję pewną sytuację, wymieniam, jakiego rodzaju fakty społeczne są do zaobserwowania i dopiero potem, na końcu ewentualnie, podsumowuję ją jakimś słowem w rodzaju kryzys albo coś takiego, a nie odwrotnie, gdzie najpierw diagnozuję, że mamy do czynienia z kryzysem, a dopiero potem rozkładam, o co tutaj chodzi. Więc w tym sensie możemy wskazać ileś potencjalnych racji dla sytuacji, w której no jakiegoś rodzaju, nazwijmy to znów tak ogólnie, ideały liberalno-demokratyczne albo konstytucjonalizm zachodni stracą popularność, tak? Bo musimy też mówić, co to jest ten kryzys. No kryzys polega na tym, że istnieje pewna formacja prawno-polityczna, która jest coraz mniej popularna, a ludzie, którzy się opowiadają za tą formacją, mają tendencję do coraz rzadszego wygrywania wyborów i coraz częściej dobre wyniki w wyborach uzyskują ludzie, którzy nazywają takiego rodzaju formację systemem i się wobec niej dystansują. Można teraz poszukiwać, jakiego rodzaju racje mogą odpowiadać za to, że tak się dzieje. I znów wydaje mi się, że to jest zawsze opowieść spod znaku jak gdyby, bo to nie jest tak, że mamy do czynienia z prostym łańcuchem przyczynowo-skutkowym, że możemy zdefiniować, że powiedzmy mamy do czynienia z szybkim rozwojem technologicznym, więc Jan Kowalski żyje w stresie z powodu tego, że straci pracę, więc głosuje na PiS czy na jakąś inną partię, która mówi, że zapewni bezpieczeństwo. Wydaje się raczej, że to jest tak, że mamy do czynienia z pewnym złożeniem różnych okoliczności i im pełniejszy sposób zrozumiemy to złożenie, tym łatwiej będzie nam przynajmniej trafić w któreś z tych powodów, które rzeczywiście, jeśli je usunąć, to utworzy się nowy rodzaj stabilności politycznej. I dopiero wówczas, kiedy usuniemy, kiedy zmienimy tę sytuację, to dopiero tak naprawdę będziemy wiedzieli, co było tą przyczyną. I możemy snuć hipotezy w kwestii tego, jakiego rodzaju to są przyczyny. No, mamy tutaj parę takich tradycyjnych kandydatur. Jedno wyjaśnienie to są kwestie ekonomiczne, to znaczy, że mamy do czynienia z rosnącymi niekoniecznie w Polsce i nie w równym stopniu w różnych krajach, dlatego też jestem sceptyczny wobec mówienia o kryzysie w ogóle, tylko raczej mówię o poszczególnych scenach politycznych, które posługują się odmiennymi kodami symbolicznymi i nie wiem, w Wielkiej Brytanii nie było afery Rywina, a w Polsce nie było Brexitu i dlatego podobne procesy mogą się manifestować w odmienny sposób, ale muszą być adresowane w sposób odpowiedni dla danego audytorium. No ale można powiedzieć w każdym razie, że jedno z wyjaśnień ma charakter ekonomiczny, czyli kwestia nierówności społecznych. To rozwarstwienie społeczne powoduje, że w społeczeństwie zmniejsza się poczucie wspólnej przyszłości, że jest trudniej się porozumieć ludziom z różnych grup społecznych, to powoduje frustrację. Oczywiście bardzo skracam ten opis, żeby nie przeciągać, no, ale podsumujmy tym, że ekonomia to jest jedna rzecz. Inna rzecz to są wyjaśnienia kulturowe, które by mówiły mniej więcej tyle, że w związku z pewnymi sukcesami
ruchów progresywnych, takich jak, nie wiem, związanych z emancypacją kobiet, albo w przypadku Stanów Zjednoczonych z wyrównywaniem praw osób o innym niż biały kolorze skóry, no to, że to powoduje pewną frustrację większości, która ma wrażenie, że traci relatywnie pewne prawa, które jej wcześniej przysługiwały i że musi w większym stopniu walczyć o swoją pozycję społeczną, tak żeby, nie wiem, przekazać ją dalej swoim dzieciom i że to jest inne źródło jakiegoś rodzaju konfliktów. Więc tutaj mamy odpowiedź ze strony prawicy taką, że potrzebujemy zapewnić ochronę zagrożonej kulturze większości, która jest właśnie przez te wszystkie mniejszości atakowana i że coś z tym trzeba zrobić. I znów można to też trochę wzbogacić tym wątkiem właśnie zapewniania bezpieczeństwa. To znaczy, że pewien świat usuwa się spod nóg i istnieje pewna siła, która mówi, że żeby ten świat przywrócić, tak ironicznie mówiąc, no to trzeba zatrzymać te zmiany. Ale, a żeby je zatrzymać, to czasem trzeba wyjść właśnie poza ten paradygmat liberalno-demokratyczny i być trochę, nie wiem, bardziej nacjonalistą albo bardziej katolikiem, albo mieć silniejszą tożsamość, albo coś takiego. Więc kultura to jest drugi potencjalny element i w każdym z tych elementów, jak mówię, na jakiś alternatywny projekt polityczny musi znaleźć sposób mówienia, który nie tylko będzie negował krytyków, ale będzie właśnie trochę zmieniał zasady gry, proponując odpowiedź, która jest odpowiedzią na przyszłość. Trzeci element, no to są kwestie psychologiczne, można powiedzieć. Czy trzeci taki aspekt, czy rodzaj wyjaśnienia, który można podać. No i zgodnie i do takiego wyjaśnienia można przypisać zmiany w rodzaju tego, że zmienia się rynek pracy. W przypadku Stanów Zjednoczonych mówi się, że tam na przykład miejsca pracy uciekły za ocean, albo że mamy do czynienia ze zmianami technologicznymi, albo że coraz rzadziej się zdarza, że ludzie pracują w jednym zakładzie pracy przez 30 lat i to albo że młodsze pokolenia mają gorszą sytuację relatywnie niż ich rodzice i mniejsze i gorsze perspektywy na przyszłość, i że są migracje i zmiany klimatyczne, i że to wszystko powoduje jakiegoś rodzaju poczucie zagrożenia, które nie znajduje odpowiedzi w sferze politycznej. To znaczy na to poczucie czy te lęki odpowiada się w taki sposób, że na przykład, nie wiem, nie ma alternatywy politycznej albo nie ma innego wyjścia i to, że się boicie, jest nieracjonalne i niesłuszne. Jeśli głosujecie na siły, które opowiadają się przeciwko strażnikom tego procesu, to jesteście właśnie nieracjonalnymi populistami albo coś takiego. No więc znów ta alternatywna odpowiedź musi w jakiś sposób wykorzystać czy użyć tego, co rzeczywiście istnieje w sferze społecznej, w taki sposób, aby zaproponować nowy punkt równowagi politycznej, który by nie prowadził do zniszczenia tych znowu tak zwanych ideałów liberalnej demokracji. No więc mogę podać takie trzy, załóżmy, które mi się wydają kompatybilne, niewymienne, bo nie są one, bo każdy z nich coś dodaje, ale wydaje mi się, że na przykład, że jeśli nazywamy coś kryzysem, no to nie możemy sprowadzić definicji tego, czym on jest, do żadnego pojedynczego czynnika. I co więcej, w różnych miejscach mogą one się manifestować z odmienną siłą i tylko fakt, że podobne procesy mają miejsce w różnych miejscach równocześnie, powoduje, że mamy ochotę mówić o kryzysie jako czymś globalnym. Ale mam wrażenie, że on jest globalny jedynie w tym sensie, że jesteśmy w stanie dokonać właśnie takiego złożenia, dzięki któremu możemy syntetyzować pewien obraz. Ale że to nie jest tak, że ten obraz staje się jednolity przez to, że jeśli chcemy... Czy jak ktoś mówi o kryzysie, to jest wynikiem ubóstwa epistemologicznego? Mam wrażenie, że to jest nadmierne zubożenie sytuacji, bo testem na to, czy tak jest, czy nie, jest pytanie o to, na czym może polegać odpowiedź. I jeśli rzeczywiście istniałaby jedna odpowiedź na kryzys, to wtedy bym się zgodził z tym, że to jest jeden kryzys. Ale jeśli jest inaczej, to nie jest jeden kryzys. Ja bym się zapytał o inną rzecz, która mnie zdarzyła w tej książce. I to jest, bo akurat ona tutaj zapowiada, że liberałowie być może szykują się do powtórzenia rzeczy, które zaszły wcześniej na Zachodzie, to znaczy o politykę tożsamości. To, co pan mówił o otwartości w zamknięciu, ponieważ sposób, w jaki w książce pan opisuje, właśnie zresztą przed chwilą pan o tym mówił, jednocześnie też wspomniał pan Biedronia na przykład, bo w taki sposób, w pewien sposób on realizuje tę agendę, to znaczy, czy uderzyło mnie, że w tym fragmencie nie cytuje pan akurat tej książki Marka Lilly, którą wydaliście.
cytuje pan wcześniej jego teksty o reakcjonistach i tak dalej. Jak pisałem książkę, to jeszcze nie było. Nie było, ale teksty były wcześniejsze tak naprawdę, pierwszy tekst New York Timesa w ogóle, który to 16 jeszcze. Tak, to jest tuż po jak wszyscy poszukiwali odpowiedzi na to, dlaczego Trump wygrał. I on się wtedy odważył ten tekst w New York Timesie napisać, bo w zasadzie książka, którą byście wydali, jest rozwinięciem tego podstawowego eseju z New York Timesa. W pewnym sensie to jest tak, że Lila opisuje, a dla tych Państwa, którzy nie znają tego tekstu, Mark Lila, wybitny amerykański intelektualista, liberał, napisał tekst, którym odważył się powiedzieć, że Trump wygrał dlatego, że liberałowie amerykańscy dali się, w cudzysłowie, ja to tak trochę robię tutaj streszczenie jedną kreską, poprzez to, co nazywa identity politics, czyli polityka tożsamości, czyli w tym sensie porzucili wymiar socjalny, taki tradycyjny partii demokratycznej, koncentrowania się na ludzi, którzy są w społecznej niedoli i poszli w ideologiczne, ciężkie kwestie ochrony mniejszości, przede wszystkim kulturowych, seksualnych, jakiegokolwiek rodzaju, które ich alienowały od tradycyjnego elektoratu niebieskich kołnierzyków amerykańskich, które były tą klasą społeczną, która była naturalnym zapleczem demokratów. Uderzyło mnie to, że w tej części książki, o której pan pisał, o tych zagrożeniach kulturowych, nie posługuje się pan Lilą, oraz argumentacja jest dokładnie odwrotna. To znaczy, że pan sugeruje w zasadzie, że polityka tożsamości. Ja widzę to po polskim liberalizmie, dlatego że z perspektywy prawicy polskiej słowo liberał stało się epitetem, co jest godne pożałowania i tak naprawdę zawsze oznacza zbitkę liberalno-lewicową. Prawda? Mówi się liberalno-lewicowe media, liberalno-lewicowe establishment, liberalno-lewicowy mainstream. To było to trochę avant la lettre, natomiast teraz w propozycjach Biedronia, Koalicji Obywatelskiej, to się w pewnym sensie instytucjonalizuje, to znaczy pan mówi wyraźnie o centrum, kiedy pan mówi o liberałach, natomiast w tych propozycjach buduje się prawdziwą liberalno-lewicową siłę, przed którą Lila ostrzegał liberałów na Zachodzie. Ja to tak odczytuję. Okay. A jakby u pana nie ma niepokoju co do tego. Przepraszam, tylko jedno słowo, bo tutaj pan się zgłaszał wcześniej. Ja nie chciałbym też rozrywać tej wymiany zdań. Czy możemy to do części dyskusyjnej, to pytanie? Czy ono musi teraz paść? To jest troszeczkę do tego, o czym panie w tej chwili mówią. Jest po pierwsze różnica pokoleniowa między mną, a przynajmniej duża między mną a panem Sawczukiem. Ale ja dorastając w podziale na świat zachodni i blok komunistyczny, tłumaczyłem sobie stabilność Europy Zachodniej, czy ogólnie Zachodu, to był rezultat roli Związku Radzieckiego, to był ten straszak na to, żeby tam było wszystko cacy, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, bo jest alternatywa. I dlatego punkt, którego być może można by dyskutować jako wstęp do pana tezy, to jest upadek Związku Radzieckiego, który usunął, znaczy stał się, powiedzmy, może później to było nazwane przez Fukuyamę jako koniec historii. I to była ta pułapka, która została wykorzystana przez Putina w roku 2000, to drugi taki punkt, pierwszy rozpad Związku Radzieckiego, który stabilizował tą demokrację liberalną na Zachodzie przez kilkadziesiąt lat. Drugi punkt to jest przemówienie Putina chyba w 2007 roku w Monachium, że największym nieszczęściem Rosji to był rozpad Związku Radzieckiego. Świata, nie Rosji. Dla świata, tak. Dlaczego? Od tego momentu, ja widzę, jest głęboka korelacja wzrostu populizmu. Ja widzę w tym rękę Putina. To znaczy, on wyczuł słabość Zachodu i to jest jego wojna ze światem liberalnym, zachodnim, jako nowy rodzaj wojny światowej. Okay. Mamy potwierdzenie, że ostatnie 10 lat. To jest źródło populizmu. To jest dwa punkty. Rozpad Związku Radzieckiego i oświadczenie Putina, który reperuje mocarstwowość Rosji. To po kolei. Jeśli chodzi o kwestię polityki tożsamości,
No właśnie, to jest jeden z tych przykładów, gdzie mi się wydaje, że mówienie o globalnym kryzysie po prostu zawodzi, dlatego że sytuacja między Stanami Zjednoczonymi, czy różnica, po prostu między Stanami Zjednoczonymi a Polską jest pod tym względem olbrzymia różnica. I to nie jest tak, że można przełożyć argumenty, o których pisze Lila na polski kontekst jeden do jednego, bo w Polsce nigdy nie było polityki tożsamości po prostu. Znaczy, w takim sensie przynajmniej, o którym pisze Lila. Możemy mówić właśnie o tym, że obecnie PiS prowadzi politykę tożsamości taką, gdzie proponuje wizję wzmocnienia tożsamości narodowej poprzez pewnego rodzaju politykę historyczną i to możemy sobie nazwać polityką tożsamości. Ale takiej lewicowej polityki tożsamości, jeśli się nie chcemy cofać, nie wiem, gdzieś do PRL i czegoś szukać, no to w III Rzeczpospolitej nie było. I dlatego nie bardzo widzę, i dlatego właśnie wydaje mi się, że tego rodzaju próba obrony tej tożsamości jest raczej wyrazem odpowiedzi na jakiegoś rodzaju lęk, niż na jakiegoś rodzaju eksces, o którym w przypadku amerykańskim pisze Lila. Jeśli chodzi o kontekst amerykański, to zgadzam się, w piątek będzie w Kulturze Liberalnej wywiad, który robiłem z Michaelem Walzerem, który mówi, dodaje do tego taką glosę. Otóż te rewolucje społeczne, które dokonały się w Stanach Zjednoczonych od lat 50. i 60., były bardzo ważne i sprawiły, że społeczeństwo stało się bardziej sprawiedliwe, ale należałoby do nich dodać pewnego rodzaju czy politykę ekonomiczną, ale również symboliczną, która mogłaby również odpowiadać nie tylko na potrzeby czy słuszne prawa mniejszości, ale również, która by włączała w sferę polityki tę, w cudzysłowie, zagrożoną większość. Więc mam wrażenie, że to niekoniecznie musi być coś alternatywnego i tutaj się zgadzam z Walzerem. Do Lili się nie odwoływałem też wprost dlatego, że moim zdaniem te same kwestie lepiej ujął 20 lat wcześniej Richard Rorty w tej książce Spełnianie obietnicy naszego kraju, gdzie on powiedział rzecz z pozoru podobną, to znaczy, że należy na lewicy ogłosić moratorium na teorię i porzucić jakieś tam postmodernistyczne bajania o nieskończonym różnicowaniu i tak dalej. No i w miejsce tego właśnie zaproponować politykę taką, która by na przykład poprawiała sytuację, nie wiem, pracowników, którzy mają znacznie, czy relatywnie gorszą znacznie sytuację niż osoby z wyższych warstw społecznych. Tylko że praktyczna odpowiedzią na to jest właśnie realizowanie instytucjonalnie opisanych, czy po prostu w formie ustaw, czy jakichś polityk publicznych, polityk, tak? A w mniejszym stopniu możemy się w tej sytuacji skoncentrować na sferze dyskursu, która nas tak trochę zwodzi, bo jesteśmy tacy skłonni używać tych pojęć właśnie, że tu kryzys, tam liberalizm, tam jakaś polityka tożsamości. Każdy ma co innego na myśli, bo mało kto jest profesorem filozofii i wie, o co tam chodzi historycznie. I to bardzo łatwo się wyradza w taki właśnie mocno antagonizujący dyskurs, z którego bardzo niewiele wynika, tylko on transferuje pewne emocje, które wcześniej i tak już istniały, a można by przetworzyć je w coś lepszego. Teraz jeśli chodzi o... A to ja przepraszam jeszcze, tylko panu wpadnę słowo. Ja się zgadzam z tym, że w Polsce nie było prawdziwej polityki tożsamości, tylko mi chodziło o to, że to, co się dzieje teraz w Polsce po liberalnej stronie, zapowiada, że odpowiedzią na populizm prawicowy będzie rodzima próba skonstruowania polityki tożsamości. Naprawdę. Nie dostrzega pan znaczy, tego? Absolutnie nie. Znaczy, nie? jeśli się... No właśnie cytował pan Biedronia. No ale i co Biedronica takiego zrobić? Co zrobić? Nie wiem, ale... No co, jak... Nie, no przepraszam, ale jeśli się w Polsce zmieni konstytucja tak, żeby były możliwe małżeństwa homoseksualne, to naprawdę trudno będzie mówić o tym, że mamy jakieś ekscesy polityki tożsamości. To jest jakieś jedno rozwiązanie, które ułatwi życie znacznej grupie ludzi. Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś wielka sprawa, o którą warto drzeć cokolwiek. A to nie jest tak, że Biedroń ma jakiś, nie wiem, pakiet 100 po prostu rzeczy, które w odbiorze prawicy następnie rozwalą kulturę zupełnie i będziemy żyć w jakiejś rzeczywistości, gdzie wszyscy będą dekadenckimi nihilistami. Znaczy, bo to jest od razu takie rozumowanie, że jak się zrobi tam jakąś jedną rzecz, to potem wszyscy po prostu będą, nie wiem, całe dnie leżeć, palić marihuanę i rozbijać rodzinę. Ja się pytałem pana jako liberała, który mówi o tym, że jest przedstawicielem liberalnego centrum. Tak. Widzę, uważam, że to jest absolutnie centrowa propozycja. Dlaczego porwania? Uważam, że... No to mówię jeszcze raz. Co mi się wydaje punktem wyjścia w demokratycznej polityce? Punkt wyjścia jest taki, że przychodzą ludzie na agorę i mówią, chcemy zrobić to i to. No i załóżmy, że przychodzą homoseksualiści na agorę i mówią, chcielibyśmy móc brać śluby. Okej, dlaczego nie? Nie widzę problemu po prostu. I bardzo proszę. I w ogóle mi się to nie wydaje sprawą kontrowersyjną. Sprawa kontrowersyjna to by była wtedy, kiedy by przyszedł ktoś na agorę i mówi, zabierzcie
tym ludziom prawo do tam, nie wiem, do jakiejś konkretnej rzeczy. To wtedy wpływa na innych w jakiś krzywdzący na przykład sposób i możemy wtedy rozmawiać o tym, czy to się powinno zabrać, czy nie. Może się coś powinno zabrać, bo może będzie sprawiedliwe, jak będzie inna dystrybucja jakiegoś dobra. Bo musimy oceniać system społeczny całościowo i rozważać tego rodzaju sprawy. Ale w tej sytuacji po prostu wydaje mi się to niespecjalnie kontrowersyjne. I nie boję się tego zupełnie. Wydaje mi się, że zresztą, że polskie społeczeństwo też nie będzie miało z tym dużego problemu, że bardziej się boi tego całego straszenia, co to będzie, jak ci geje przejmą, jak ta tęczowa flaga na okładce obecnego do rzeczy, że jak Tusk by dzisiaj rządził, to byśmy mieli równocześnie, w jakiś dziwny sposób równocześnie byśmy mieli do czynienia z tęczowymi flagami wszędzie i z tłumami muzułmanek ubranych od stóp do głów. Znaczy, to jest taka właśnie wizja, która mi się wydaje oparta na jakimś niezwykłym połączeniu neuronalnym, którego nie jestem w stanie odgadnąć. Ale Państwo pamiętacie, że powiedziałem, że są między nami różnice osobowościowe, które ze sobą nie potrzebują usług. Ja mam inne. I po prostu to jest wyrażenie jakiejś obawy w taki sposób, że co by było, gdyby wziąć ich propozycję, pomnożyć je razy 10 i następnie kazać to robić każdemu. Ale ja to o tym powiedziałem tak naprawdę z głęboką troską o polski liberalizm, dlatego że wcześniej wydawało mi się, że zostało porwane przez neoliberałów. A teraz widzę, że się szykuje, że będzie porwane z lewej strony. A dlaczego porwane? Nie, właśnie zupełnie nie. Problem wcześniej z tym neoliberalizmem polegał raczej na tym, że to była ideologia dogmatyczna. To znaczy, że mówimy, że tak musi być, bo tak działają prawa naturalne, a prawa ekonomii są właściwie prawami naturalnymi i kto się temu sprzeciwia, to nic nie rozumie, jest niewykształcony i po prostu przeczy dowodom. A tu jest zupełnie inna sytuacja. Tu jest sytuacja taka, że mam pewną propozycję i jak macie inną propozycję, ja to słucham, tylko że nie macie. To jest problem. Tym, którzy zgłaszają zastrzeżenia, mówisz, że są niepostępowi, opresywni. Ale ja tak nie mówię. I tak dalej. Ale ja wiem, jak będzie mówione. Ale jak będzie mówione, to zobaczymy się, będziemy wtedy sobie z tym radzić. Ale wydaje mi się, że problem realny polega na tym, że wcale tak nie trzeba mówić, a wy i tak nie macie odpowiedzi. I to jest... Nie, to nie ja. To nie my. To nie, ja z troską mówiłem, dobrze. Dobrze. I teraz jeśli chodzi o tę kwestię drugą, to znaczy... Zimna wojna jako stabilizator. Tak, tak, tak. Więc wydaje mi się bardzo ważna ta właśnie perspektywa tego, na czym polegają warunki stabilności pewnego systemu politycznego. I jeśli mówimy właśnie o kryzysie jakiegoś rodzaju porządku, to znaczy, że funkcjonowanie pewnego rodzaju instytucji nie jest już możliwe ze względu na to, jakie istnieją, takie podpory, powiedzmy, tego życia społecznego mogły ten porządek podtrzymywać. To znaczy, one nie działają w taki sposób, żeby ten porządek mógł istnieć w niezmienionej formie. Jeśli chodzi o upadek Związku Radzieckiego, to jest taki, to polecam zajrzeć w książce, jest tam taki fragment o tym, że no ja się tam zgadzam z Grajem, który powiedział, że upadek Związku Radzieckiego to jest moment, w którym no, można powiedzieć, że sfera możliwości politycznych otworzyła się na nowo, bo właśnie ten pewien rodzaj dualizmu, który wcześniej istniał w polityce międzynarodowej, został usunięty i że odpowiednikiem tego w przypadku Polski jest rok 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, już była w NATO i również straciła wszystkie punkty orientacyjne co do tego, w jaki sposób mają być organizowane cele polityki na przyszłość. I w związku z tym trzeba było się zastanawiać nad tym, jakie będą przyszłe potencjalne ogniska niestabilności, kiedy zostały usunięte, właśnie pan mówił o tych filarach, tak trochę żartobliwie, w filarach w postaci TVN-u, Gazety Wyborczej, tam Unii Europejskiej, okoliczności zewnętrznych, czyli instytucji międzynarodowych, ale właśnie dokładnie wymieniam w książce, że o ile transformacja w kierunku Unii Europejskiej była możliwa dzięki temu, że te filary wszystkie były silne, no to po 2004 roku one słabły i w związku z tym nie było ich zastępników, które byłyby w stanie z równą siłą podtrzymywać porządek polityczny w takiej formie, w jakiej on istniał dotychczas. No więc pewna ewolucja tego porządku politycznego wydaje się czymś naturalnym. Ale w z tej perspektywy. To już kwestia Putina, to już nie podpisujmy Putina pod wszystkim, co się dzieje, bo to nie prowadzi do niczego sensownego. Natomiast, no, to chyba tyle. Kropka. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego wątku, może najbardziej do Marka Lili, bo
jestem felieton pański sprzed miesiąca, czy sprzed dwóch miesięcy, gdzie pan cytuje chyba ze trzech autorów amerykańskich. Jest tam Lila właśnie, jest Fukuyama, jest Mung też. I z drugiej strony państwo publikują chyba w poprzednim tygodniu wywiad znowu z Markiem Lilą. I ten wywiad, i ten pański felieton, gdzie pan w razie przytacza, nie prezentuje swój własny pogląd. Idzie w taką stronę, znaczy polityka tożsamości to jest jeden z wątków, ale drugi z wątków, i on jakoś mi się tam rymuje z kwestią tego elitaryzmu i populizmu, no to jest kwestia tego, co hasłowo można nazwać, i hasłowo rzeczywiście w tym wywiadzie przez Lidę jest nazywane tym liberalnym nacjonalizmem. To znaczy, że potrzebujemy liberalnego nacjonalizmu, co bym rozumiał jako taki właśnie trochę, no, trochę efekciarski sposób powiedzenia tego, że liberalizm też powinien zrozumieć taką powszechną społeczną potrzebę posiadania tożsamości, wspólnoty w granicach państwa narodowego. No i w związku z tym, skoro rozmawiamy o nowym liberalizmie, a pomyślę o nowy liberalizm, no to bym zapytał w taki sposób, czy ten nowy liberalizm, którego byśmy sobie życzyli, którego pan by nam na przykład życzył, który by pan sobie wyobrażał, będzie starał się na przykład zaoferować Polakom jakiś program dojścia do podmiotowości, to znaczy ten wątek, który jest tym wątkiem dzisiaj oddanym zupełnie prawicy. I który wręcz... I przez... tylko co to znaczy, to dojście do podmiotowości? To znaczy właśnie budowy silnej wspólnoty politycznej opartej na granicach państwa narodowego, tak bym powiedział. Związane to jest właśnie... Jest... A czemu to się nazywa podmiotowością? To znaczy, jeśli wspólnota jest... Czy to jest tak, że jeśli wszyscy członkowie rodziny są lojalni wobec siebie, to jeszcze nie znaczy, że oni są sprawczy, tak? Bo mogą na przykład pochodzić z rodziny, która nie ma nic do powiedzenia, bo na przykład nie ma żadnych środków materialnych. To jest może to ważne rozróżnienie, bo jest jakiś taki spór, który może nie jest do końca wypowiedziany, ale jest gdzieś tam pod spodem tego wszystkiego. To znaczy, z jednej strony podejście do wspólnoty politycznej, państwowej, podejście narodowe, prawda? I ono też gdzieś tam się, powiedzmy, ściera na prawicy. Ja staram się to trochę zsumować i dlatego mówię o podmiotowości, bo ta podmiotowość jednak trochę się opiera na tym, że osią wspólnoty politycznej jest państwo, pewnie bardziej niż naród, ale z drugiej strony jest to jednak państwo narodowe, więc można powiedzieć, że się spotykamy w tym, że jesteśmy z jednej strony państwowcami, narodowcami, myślimy o wspólnocie. Trochę inaczej do tego momentu dochodzimy, ale koniec końców dochodzimy do państwa, o którym myślimy z perspektywy tego, czy ono jest silne, czy jest słabe i czy jest rzeczywiście sprawcze i wewnętrznie, i zewnętrznie. No tak, ale jakby, bo to jest tak, że Rzym może być silnym państwem, ale nie musi być państwem narodowym, więc jakby nie bardzo rozumiem tego złożenia. To jest, ja wiem, że to mówienie o podmiotowości Polski czy Polaków jest dzisiaj bardzo modne, ale mam wrażenie, że większość osób, która używa tych wyrażeń, to nie wie tak naprawdę po trzecim pytaniu, o co im chodzi. I nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt szorstko, ale po prostu nie jestem w stanie nadać żadnego zrozumiałego znaczenia temu, co to by miało znaczyć, że Polacy jako naród są podmiotowi. Znaczy, czym jest podmiotowość jako taka? No wydaje mi się, że podmiotowość, czy że można o kimś powiedzieć, że jest podmiotem, jeśli przypisujemy tej osobie jakąś wolność, a zarazem odpowiedzialność za to, co czyni. Bo można wtedy powiedzieć, że traktujemy tę osobę podmiotowo, tak? Że dajemy jej pewną swobodę działania, ale również rozliczamy z rezultatów tego działania. To wtedy ktoś jest podmiotem. Czy można powiedzieć o tym, że Polacy mogą być bardziej lub mniej podmiotem w tym sensie? Nie wiem, musiałbym usłyszeć jakieś dalsze wyjaśnienie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tego liberalnego nacjonalizmu, o którym pisze Mung, to mam z tym pewien problem i dlatego też przedstawiłem w tekście tę kwestię w formie opisowej bez postawienia kropki nad i, bo nie wiem do końca. To znaczy, Mung pisze w kontekście amerykańskim i tam mówić o liberalnym nacjonalizmie to pewnie nie jest aż takie
problematyczne, dlatego że Amerykanie to generalnie naród, który jest spojony przez prawo i przez konstytucję, która jest z ducha liberalna i w tym sensie być amerykańskim nacjonalistą to oznacza z grubsza tyle, żeby, a przynajmniej może oznaczać tyle, przynajmniej Amerykanie mają tradycję tego rodzaju, która pozwala, żeby to oznaczało coś takiego. To znaczy odwoływać się właśnie do tych wartości konstytucyjnych, które generalnie nie są, jak się wydaje, specjalnym zagrożeniem indywidualnych praw i wolności. Ale w innych kontekstach kulturowych rzecz staje się bardziej problematyczna. Nie wydaje mi się, żeby trzeba było ten związek od razu skreślać z drugiej strony, bo oczywiście liberalizm historycznie rzecz biorąc ma pewne związki z nacjonalizmem i narodziny państw liberalnych są powiązane z narodzinami państw narodowych jako takich, więc w tym sensie to nie jest tak, że istnieje tutaj również jakaś jednoznaczna sprzeczność. Sprzeczność pojawia się oczywiście wówczas, jeśli zaczynamy zadawać pytania, które wykraczają poza granice państw narodowych, to znaczy jakiego rodzaju lojalność jest ważniejsza, czy lojalność mnie jako jednego człowieka wobec innego człowieka, który na przykład cierpi z powodu wojny, czy lojalność mnie wobec innego członka mojego narodu. I co to wtedy znaczy, jeśli jesteśmy jednak wspólnotą opartą na prawie, gdzie posługujemy się kategoriami raczej obywatelstwa, a nie koniecznie narodowości. No mamy też prawo międzynarodowe, które reguluje tego rodzaju stosunki, jak na przykład kwestie migracji i azylu politycznego. Więc mam wrażenie, że duża część tej dyskusji jest, nie lubię tego słowa, ale powiedziałbym zideologizowana w takim sensie, że ona się właśnie niekoniecznie odwołuje do tych kategorii prawnych, które mamy do dyspozycji tak, aby ich używać w taki czy inny sposób, ale raczej służy tylko do artykulacji pewnych postaw politycznych, które tak naprawdę biorą się skądinąd i dotyczą czegoś innego i tylko znajdują sobie nośnik w postaci tego, żeby powiedzieć, czy się jest zwolennikiem silnej wspólnoty narodowej, która jest właśnie podmiotowa, choć nie wiadomo, co to znaczy, czy może jest, chociaż zwolenników czegoś innego nie ma aktualnie, w sensie nie ma w Polsce czegoś takiego jak moralni uniwersaliści, którzy by się opowiadali za globalną wspólnotą ekologiczną. Nie ma takiej grupy, w związku z tym w ogóle sam ten dylemat jest w dużej mierze fikcyjny i odbywa się tylko, powiedziałbym, w wyobraźni politycznej, części sceny politycznej, a nie w jakiejś realnej alternatywie, która by miała jakieś przełożenie na działanie. Ale rozumiem, że jest dylemat dotyczący tego, czy wartością w polityce jest dobro wspólne, czy jednak to, co się kojarzy z hasłem liberalizm, zwłaszcza tak najbardziej potocznie, to jest to, że przekreślamy w ogóle coś takiego jak dobro wspólne, bo liczy się to dobro indywidualne i jesteśmy stowarzyszeniem ludzi, którzy stowarzyszają się właśnie po to, żeby maksymalizować dobro indywidualne. I ta podmiotowość rozumiem, że jest przeważnie tak, jak się używa, żeby też jakby się no, nie fiksować na samym słowie, ale też na tym, jak ono wygląda w kontekście. No moim zdaniem właśnie jest odwołanie do tego, to znaczy, że pokazanie z jednej strony, że jesteśmy wspólnotą polityczną, która rywalizuje z innymi wspólnotami politycznymi, i w związku z tym to się jakoś wiąże z tym pojęciem dobra wspólnego, to znaczy jeżeli mamy jakieś relacje zewnętrzne, to prowadząc politykę wewnętrznie też jesteśmy albo nie jesteśmy skłonni do ponoszenia jakichś ofiar, ciężarów, niewygód na rzecz tego dobra wspólnego po to, żeby mieć lepszą pozycję wobec innych rywalizujących wspólnych politycznych. To wszystko zależy od tego, jak się będzie rozumieć te pojęcia. Nie ma ogólnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. To znaczy, dostrzegam tu właściwie pewien paradoks, bo jeśli będziemy rozumieć wspólnoty polityczne, te zbiorowe, jako w jakiś sposób rozłączne i będziemy również uważać, że one są silniejsze wtedy, kiedy są rozłączne, są bardziej podmiotowe, kiedy są oddzielne i same stanowią o sobie, to w gruncie rzeczy jest to replikacja tego takiej wczesnej atomistycznej wizji liberalnej jednostki, tylko przełożonej na poziom wspólnoty, która mi się wydaje fałszywa, dlatego że każda jednostka istnieje w pewnym kontekście społecznym, a każde państwo istnieje w kontekście międzynarodowym, a każda kultura istnieje w kontekście innych kultur i nie jest możliwa do zrozumienia w oderwaniu od relacji z nimi, więc wydaje mi się, że następuje takie fałszywe przeciwstawienie, to znaczy nie widzę powodu, dla którego nie mogłoby być tak, że pewna wspólnota staje się silniejsza poprzez dokładnie to, że współpracuje z innymi albo bierze, albo nawet deleguje pewne kompetencje dzięki temu, żeby mieć większą, żeby osiągnąć większą moc wspólnie, niż wówczas, gdy nastąpi jakieś oddzielenie i taka fikcja co do tego, że możemy decydować o czymś, podczas gdy
przydzieliliśmy sobie pewną kompetencję, ale nie oceniliśmy, jaka siła stoi za tą kompetencją i czy rzeczywiście da się ją wykorzystać, tak? To jest tak, że ja mogę się posadzić za sterami samolotu, ale ja nie umiem kierować tym samolotem, więc co z tego, że będę? Wolę współpracować z pilotem, który mnie dowiezie w odpowiednie miejsce, prawda? To nie znaczy, że ja jestem mniej suwerenny, jak pozwalam mu tym samolotem sterować. Kto jest tym pilotem? Niemcy. No właśnie to chciałem zapytać. No dobrze, no to możemy sobie tak pożartować, że Niemcy czy coś, no ale to jest chyba trochę bardziej poważna sprawa. Nie, no tak, no, bo tak naprawdę pytanie odnosi się do takiej kwestii, która jest zawsze związana z krytyką liberalizmu oraz jego wewnętrznymi sporami i dyskusjami. Pan próbował podnieść taki wątek, w którym zawsze wskazywano na kontraktualny charakter myśli liberalnej. Wspólnota polityczna zrzeszająca się z jednostek staje przed wyzwaniem takim, że więź polityczna nie jest zwykłym kontraktem, tylko trzeba językiem politycznym oraz prawa, ale także kultury i zwyczajów, które wychowują ludzi, paidei, która ich czyni obywatelami tej wspólnoty politycznej, sprawić, że będą postrzegali tę więź jako bezwarunkową. Wspólnota polityczna nie jest zwykłym kontraktem, który po prostu zawiązuje się albo rozwiązuje w momencie, kiedy ludzie uznają, że nie chroni ich interesów, a nie zapewnia korzyści, co do których się układaliśmy, kiedy przystępowaliśmy do kontraktu. To jest coś takiego, że stąd na przykład są zawsze spory filozoficzne pomiędzy religiami, które ścierają się z kontraktualną wizją małżeństwa choćby na przykład. I to nie tylko chrześcijańskie, ale jakiekolwiek innego rodzaju tradycje religijne, które widzą w tym jakby pod pewnymi warunkami, oczywiście też są dopuszczalne rozwiązywanie tych w cudzysłowie sakramentów, ale to jest tak, że to jest związek bezwarunkowy. I język polityczny, w tym także nacjonalizmu liberalnego, zawsze wychodząc od kontraktualnej wizji rzeczywistości społecznej oraz od jednostki jako podstawowego elementu budującego tę rzeczywistość, ma problem z uzasadnieniem bezwarunkowego charakteru zobowiązań w stosunku do własnej wspólnoty politycznej. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie, które się powtarza w każdym pokoleniu co kilkadziesiąt lat. Ta dyskusja toczy się już od 200 iluś lat w kulturze Zachodu i tak wcześniej nawet, bo przecież te wątki kontraktualne pojawiają się już u Locke'a, gdzie mówi się, przecież u Locke'a, który jest liberałem, mówi się, że człowiek, który nie wierzy w Boga, nie może zawierać kontraktów, bo nie może złożyć przysięgi. No dobrze, no w XVII wieku to pewnie dużo być tak nie, myślało. Ale chodzi mi o to, że to jest pewne wyzwanie intelektualne, jeżeli teraz to jest kolejna odsłona pewnej dyskusji, która będzie się toczyła stale, dlatego że jeżeli mamy racjonalistyczną wizję rzeczywistości społecznej, to jak powiedziałem, uzasadnienie bezwarunkowych zobowiązań rodzi zawsze pewną intelektualną trudność i są pewne sposoby radzenia sobie z tym i to wyzwanie powraca. Dlaczego ono jest istotne? Bo jeżeli jest kryzys demokracji czy mechanizmów demokratycznych, to demokracja jest także wspólnotą polityczną, jak to nie wiem, wielu, można tak powiedzieć, demokracja potrzebuje demosu. Demokracja potrzebuje wspólnoty ludzi, którzy są złączeni więzami bezwarunkowymi w takim sensie, że łączą na przykład mity braterstwa. Bo to jest tak, że niezależnie od tego, czy w prawie zapiszemy, że ja muszę płacić podatki po to, żeby z mojego drugiego progu opłacić bezrobotnych gdzieś tam, jestem zobowiązany prawem w stosunku do nich, nie wiem, w Polsce powiatowej, to jednocześnie uważam, że to jest mój element mojego patriotyzmu. Że łączy mnie z nim więcej niż z innymi bezrobotnymi, choćbym mieszkał przy granicy następnego państwa, gdzie mogą być jeszcze biedniejsi ludzie, którzy potrzebują mojej pomocy. Bo jest jakiś krąg zobowiązań i to zobowiązanie idzie jako pierwsze. I w tym sensie, w tym co pan powiedział o nacjonalizmie liberalnym, jest takie wyzwanie też, które staje przed liberalizmem. Ono się pojawia w pana książce i to też jest kwestia taka, która w liberalizmie domaga się teraz jakby odpowiedzi, to jest kwestia granicy. Tam granicy, ale rozumianej w sensie dosłownym oraz przenośnym. Na co czynnikiem spustowym tej odsłony dyskusji, która, jak mówię, powraca w kolejnych zawsze falach, jest akurat kryzys migracyjny. Czyli jaka ilość ludzi obcych kulturowo jest dopuszczalna do zachowania swoistości kulturowej społeczeństwa czy wspólnoty politycznej, która ich przyjmuje. Używa się tutaj pojęcia granicy społeczeństwa otwartego i zamkniętego. Ja, jako osoba, która zajmuje się także historią myśli społecznej i politycznej, zawsze
uderza mnie to, że to pojęcie zastosował pierwszy Henri Bergson w dwóch źródłach moralności i religii. I on sam tam pisał o tym, że żadne ludzkie społeczeństwo nie może być w pełni otwarte, ponieważ w pełni otwarte mogło być tylko globalne społeczeństwo, które obejmowało całą ludzkość jako wspólnotę. I że każde społeczeństwo ludzkie, które chce funkcjonować w rzeczywistości takiej, jaka jest, czy nazwiemy ją naturą ludzką, historią, czy jakkolwiek inaczej, musi mieć jakieś formy zamknięcia. Wydaje mi się, że w kontekście kryzysu migracyjnego, ale i polityki tożsamości i tak dalej, kwestia granic dosłownych i przenośnych jest takim samym wyzwaniem dla myśli liberalnej, jak kwestia na przykład nacjonalizmu, który ale wyzwaniem, nie jakby to słabością liberalizmu, tylko rzeczą, z którą liberalizm musi się konfrontować. Znaczy ja bym powiedział, że to jest coś, z czym każdy się musi konfrontować. To jest tak, że liberalizm akurat musi się z tym skonfrontować, dlatego że nie wiem, katolicyzm też się musi z tym skonfrontować. To znaczy, czy wolno na przykład zatrzymać ludzi na granicy, czy należy im pomóc. To nie jest tak, że to jest jakiś problem, z którym akurat liberalizm się musi zmierzyć. Wydaje mi się, że jest charakterystyczne dla dzisiejszej polityki, że tego rodzaju się problemy się przerzuca na barki liberalizmu, tak jak to on by się miał z czymś rozliczyć. Ale to nie jest tak, że... Czy to jest łatwy sposób krytyki, ale jeśli zapytać nie o... Nie powiedziałem krytyki, powiedziałem wyzwania. To jest duża różnica. Szkoda, ja teraz mówię o tym, jak wygląda ta dyskusja na przykład o kryzysie migracyjnym ogólnie w polskiej polityce. Natomiast ja nie kupuję tej kwestii, że bezwarunkowość jest tutaj jakimś problemem albo wymogiem, bo wydaje mi się, że coś takiego jak bezwarunkowa lojalność wobec własnej wspólnoty jest ani niepożądane, ani w gruncie rzeczy niemożliwa, bo to jest coś fikcyjnego, to znaczy to nigdy nie jest tak, że można tego, nigdy nie można osiągnąć takiego stanu, po pierwsze, a po drugie nawet gdyby można było, to nie byłoby to słuszne moralnie, dlatego że można sobie wyobrazić prosty przykład, no trzeciej Rzeszy, to znaczy to nie jest tak, że dobry człowiek powinien być lojalny wobec III Rzeszy i zawsze musi istnieć jeszcze innego rodzaju kryterium, jeśli chodzi o źródło moralności, poza aktualnymi stosunkami władzy panującymi w danym momencie we wspólnocie. I wydaje mi się, że to jest atrakcyjna akurat cecha myśli liberalnej, która zgodnie z którą moralność czy dyskurs moralny jest czymś rozproszonym, czymś, co nie należy do żadnego, nie ma jednego prawodawcy. I on się właśnie kształtuje w tej praktyce wielostronnej i dzięki temu może uwzględnić ostatecznie wiele wrażliwości i nie podlega dominacji tylko jednej strony. Oczywiście to w praktyce nie odpowiada na problemy w rodzaju tego, ile osób, nie wiem, przepuścić przez granicę, ale to nie jest pytanie, na które można udzielić odpowiedzi abstrakcyjnej. Jak ludzie stoją pod granicą, to albo się ich wpuszcza, albo się ich nie wpuszcza i jakby to nie jest kwestia jakiegoś, znaczy to jest, wydaje mi się, to jest intelektualizm, żeby rozważać tego rodzaju kwestie jako kwestię, na którą można udzielić odpowiedzi właśnie z takich kategorii suwerenności narodowej, podmiotowości i tak dalej, bo to nie jest sposób, w jaki się ten problem rozwiązuje. Ale to jest, wydaje mi się, że tu jest rodzaj nieporozumienia, bo to w taki sposób oczywiście bezwarunkowe zobowiązanie do wspólnoty nie zakłada przyzwolenia na to, że kiedy ona jest totalitarna albo morduje innych, jestem bezwarunkowo z tego nie zobowiązany. No dobra, nie. No ale... Nie. A kto ustala kryteria, kiedy tak, nie, a kiedy nie? Nie, za tym kryje się, no oczywiście jest jeszcze potem kwestia sumienia, odpowiedzialności osobistej i tak dalej. Mi chodziło o to, że za tym kryje się także wersja na przykład modelu, bo tutaj było powiedziane o liberalnym nacjonalizmie. To można inaczej nazwać, dlatego że ja zakładam, że autor posługuje się czymś, co ma być, szczególnie w kontekście Ameryki, gdzie ostatnio Trump znowu gdzieś powiedział publicznie, że on jest nacjonalistą, wobec tego to słowo jest, że tak powiem, postrzegane jako ostentacyjnie prowokacyjne. To jest kwestia liberalnego patriotyzmu. Bo to jest tak, że kiedy cały czas się poruszamy w kwestii racjonalistycznej, kontraktualistycznej rzeczywistości, w której wszyscy, że tak powiem, renegocjują, patrzą na swoje interesy, na to, co nam możliwe korzyści i tak dalej, to kwestia uczuć oraz tego, w jaki sposób wspólnota polityczna jest, ma prawo, a nawet i obowiązek na przykład wychowywania ludzi w tym poczuciu patriotyzmu i tak dalej, jest znowu, i mówię, nie mówię tego, żeby krytykować, tylko mówię, że to jest wyzwanie, bo to jest wyzwanie w każdym sposobie myślenia.
tak jak dla konserwatysty i dla prawicy, tak jak pan zauważył, wyzwaniem jest, że przesadne koncentrowanie się na takim bezwarunkowym charakterze tych zobowiązań może popychać ludzi do zachowań stadnych, łamiących sumienie, moralność, jakiekolwiek normy ludzkie, tak dla liberalizmu czy myśli racjonalistycznej, znowu rysując to grubą kreską, problemem jest przejście do strefy, w której nie opisujemy tylko zobowiązań językiem rozumowych, kontraktów opisywanych językiem prawa, ale uczuć. No dobrze, ale ja nie, bo jeśli to jest adresowane do mnie, to ja nie wiem, gdzie mam przechodzić, dlatego że nikt nie posługuje się takim językiem racjonalistycznym ani stricte kontraktualistycznym i w ogóle nie widzę żadnych przeszkód, że w ogóle to jest w ogóle fikcja, że można oddzielić racjonalne uzasadnienie pewnych norm od emocjonalnych ich uzasadnień. Nawet jak się mówi o tym, że nie wiem, aktorzy na rynku są racjonalni, to jeśli spojrzymy na to, jak nie będę niczego teraz odkrywał, no ale przecież zawieranie kontraktów z taką firmą, a nie inną, nie jest tylko oparte na rachunku ekonomicznym czy rachunku interesów, ale może również polegać na tym, że mój wujek ma firmę, to żeby mu zrobić dobrze, to zamówię u niego śrubki, a nie gdzie indziej. I może się równie dobrze opierać na kwestiach emocjonalnych, które potem można zrekonstruować również jako rodzaj racji. To znaczy, postąpiłem tak dlatego, bo to mój przyjaciel, albo postąpiłem tak dlatego, bo lubię wiśnie, dlatego kupiłem wiśnie na targu. I można to opisywać w ten sposób, ale wydaje mi się, że właśnie to jest problem, na który niespecjalnie trzeba odpowiadać na poziomie teoretycznym, dlatego że ostatecznie rzecz biorąc, jeżeli społeczeństwo funkcjonuje dobrze, to jest nie tak bardzo istotne, jaka część tego społeczeństwa stanowi jego część właśnie ze względu na pewien emocjonalny związek z całością, a ile rozumie swój związek z wspólnotą polityczną jako rodzaj odpowiedzialności moralnej i przedstawia sobie jakieś racjonalne uzasadnienie dla działania. Wydaje mi się, że ostatecznie rzecz biorąc, to zawsze jest mieszanka tego wszystkiego i możemy ocenić, czy wspólnota działa dobrze, raczej nie mamy innego sposobu, żeby ocenić, czy wspólnota działa dobrze, niż opisać, jak ona działa i czy to jest dobrze. I nie bardzo widzę tutaj możliwość właśnie takiego rozbijania tego wszystkiego na takie założenia związane historycznie z racjonalizmem czy coś takiego, więc w każdym razie ja tego nie proponuję. Jest pewnie jeszcze kilka wątków, których nie wyczerpaliśmy. Ja chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, która mam nadzieję nie będzie rzeczą aż tak czasochłonną, żeby ją tutaj wyjaśnić, żeby zostawić Państwu też czas na to, żeby swoje pytania zadać. Ale chciałem przejść już do tej kwestii właśnie tej wizji, nazwijmy to w taki sposób, nie wiem, czy Pan się zgodzi w ogóle z tym sformułowaniem programu dla nowych liberałów, tej wizji nowego liberalizmu. I on wychodzi trochę od spojrzenia w najnowszą historię i powiedzenia, że próba zbudowania nowego liberalizmu już została podjęta i że ona jest znana popularnie jako właśnie ta polityka ciepłej wody w kranie, którą zaproponował gdzieś tam już blisko końca swojego urzędowania jako premier Donald Tusk, natomiast ona została porzucona po jego wyjeździe i zupełnie się zawaliła, bo Platforma być może też w ogóle nie zrozumiała, o co w nich chodziło. Ja prawdę mówiąc też chciałbym poprosić o wyjaśnienie, o co w niej chodziło, tak rzeczywiście, że pan ją określa wręcz jako projekt w sytuacji, w której ona jednak w dyskusji funkcjonuje trochę odwrotnie, prawda? To znaczy funkcjonuje jako coś, co właśnie jest odwrotnością projektu politycznego. I też w jaki sposób to się łączy z zarzutem, który pan... Znowu nie wiem, czy dobre słowo zarzut, bo pan się trochę odcina od tego, że to jest właśnie takie rewizjonistyczne, no ale powiedzmy, że z tą obserwacją, że do tej pory liberalizm był antypolityczny i że to był problem, prawda? To znaczy i do tego się zresztą liberałowie sami też przyznawali. No, Bartłomiej Sienkiewicz, który tak jak mówiłem, rok temu siedział na tej kanapie, akurat chyba nie tutaj, ale w jakimś wywiadzie, może to był nawet wywiad dla nas zrobiony. I chyba to powtarzał wiele razy, że się cieszy, że Platforma właśnie nie jest
nie jest partią tej wielkiej idei, prawda? Że ona jest właśnie antypolityczna i że ta antypolityczność jest cnotą, to znaczy, że róbmy konkretne rzeczy, budujmy drogi, a nie róbmy politykę. Więc z jednej strony, co to znaczy, że polityka ciepłej wody jest projektem, a z drugiej strony, czy to nie jest znowu wejście w antypolityczność? To znaczy, po pierwsze tak, na pewno nie opisuję polityki Tuska jako projektu tego tytułowego nowego liberalizmu. Jeśli już, to mówię o tym, że jest do wykorzystania pewien zasób tego, co zostało zrobione i do czego można się odwołać, pewien sposób myślenia, który pokazuje, że w Polsce niekoniecznie musi być tak, że rywalizacja polityczna polega jedynie na tym, komu uda się wyższe C wyśpiewać. I że może istnieć inny model polityki. Nie wiem, czy tam być może używam w odniesieniu do tego, do tej polityki słowa projekt, ale to w takim oto sensie, że parę osób mówiło o tym pomyśle na prowadzenie polityki jako o swego rodzaju projekcie. Ja bym powiedział pewnie raczej, że to jest model działalności politycznej, w którym przedkłada się ściąganie dylematów politycznych, które często ujmowane są w kategoriach bardzo podniosłych, na sprawy bardziej przyziemne. Teraz jaki był problem z takim modelem prowadzenia polityki? No problem polegał na tym, jak mi się wydaje, że chociaż te wzniosłe idee polityczne zostały zanegowane, to znaczy, że rola wzniosłych tego, co tu określił mianem wizji, została zanegowana, jeśli chodzi o kwestie takie definiujące w dużej mierze dyskusje polityczne w III Rzeczypospolitej, jak nie wiem, ściganie agentów albo innego rodzaju rzeczy, które miały wielką moc symboliczną, to nie zostało odtworzone na poziomie tych praktycznych, przyziemnych problemów. Nie zostało stworzone coś w rodzaju nie tyle właśnie wizji czy projektu, co pewnej perspektywy organizującej, która nadawałaby dokonującym się przemianom społecznym pewien kierunek, który umożliwiałby przynajmniej ocenę tego, w jaki sposób te zmiany przebiegają. Bo jeśli zgodzić się z tym, co mówili czy Tusk, czy Sienkiewicz, czy Palikot, że chodzi o to, żeby uwolnić energię społeczną w taki oto sposób, żeby generalnie państwo usunęło się na bok, a wtedy podmiot społeczny modernizuje się sam, no to oczywiście nie ma żadnej perspektywy, z której można by obserwować i reagować w jakiś sposób na kierunki tej zmiany. I w tym sensie w pewnym momencie po prostu dochodzi do wykolejenia takiego rodzaju modelu, bo zmiana społeczna idzie w takim kierunku, że czyli ten projekt właśnie podmywa własne filary, bo ta zmiana w pewnym momencie idzie w takim kierunku, że zaczyna się zwracać przeciwko Tuskowi, no i jest zbyt powolna, albo właściwie ostatecznie rzecz biorąc, można powiedzieć, brak reakcji ze strony Platformy Obywatelskiej na to. Jak mi się wydaje, to właśnie wynikało z tej antypolityczności, o której pan wspomniał, tak, i którą też którą właśnie analizuję w kontekście również tej polityki ciepłej wody w kranie. No więc pytanie polega na tym, znów właśnie niekoniecznie mówiąc, że chcę coś złożyć do grobu albo skrytykować, tylko zastanowić się, co można, jak tę historię można poprowadzić dalej. No tę historię dalej jak na razie poprowadził PiS, to znaczy PiS, dostrzegając ten deficyt polityczności, tę prywatyzację spraw, które tradycyjnie były polityczne, można powiedzieć, że ze sfery prywatnej upublicznił właściwie upublicznił, tak mówiąc w skrócie, wszystko, o czym rozmawiamy w sferze społecznej. I koniec końców rzecz sprowadza się do tego, że można być albo pisowcem, albo antypisowcem, tak w praktyce, w takim potocznym odbiorze tego, na czym polega dzisiaj życie polityczne. Wydaje mi się, że gdyby do tego projektu, czy do tego modelu uprawiania polityki, który przynajmniej deklaratywnie oferował Tusk, bo co innego jeszcze analiza tego, co się tam praktycznie działo, ale jeśli chodzi przynajmniej o samorozumienie tego, co można robić, kiedy się jest politykiem i chce się prowadzić centrową politykę, która raczej koncentruje się na sprawach przyziemnych, to gdyby tego rodzaju polityka w większej mierze opierała się na próbach wciągania raczej
poszczególnych grup społecznych we współodpowiedzialność za sposób, w jaki uregulowane są obszary społeczne dotyczące tych grup, umożliwiłoby uzyskanie większej stabilności systemowi politycznemu niż wtedy, kiedy grupy te są usypiane, kiedy emocje społeczne idą sobie swoim torem i w pewnym momencie wybuchają, ponieważ są już dawno poza kontrolą tego, co się dzieje w życiu takim na scenie partyjnej. Możliwość ostatniego komentarza, zanim oddamy głos. A ja już tutaj patrzę, kto by się chciał zgłosić. Więc będzie pierwsze pytanie z tyłu, drugie palo. Tutaj nie było rozumiem. To proszę, pytanie z tyłu. Chciałem zadać pytanie panu redaktorowi Sarczukowi. Co pan dokładnie ma na myśli przez pragmatyczne podejście do gospodarki? To był główny zarzut względem tych starych liberałów, że oni tego nie mieli. Pierwsza kwestia, właściwie moje pytanie składa się z trzech modułów. Druga to była taka, że mówił pan, że wybory wygrywają ludzie, którzy przeciwstawiają się tej, w domyśle jak rozumiem, liberalnej formacji i utożsamiają ją z systemem. Czy tego samego nie robi dokładnie Platforma, mówiąc o państwie PiS? I trzecia kwestia, taka może bardziej trochę szczegółowa i niekoniecznie dotycząca liberalizmu. Czy przypadkiem nie utożsamił pan narodu niemieckiego z III Rzeszą, bo państwo nie do końca równa się naród, przynajmniej jak mi się wydaje. Dobrze. Może zbierzmy więcej i na koniec. No na razie były dwa, więc aż tak dużo do zbierania nie mamy. Dobrze, to króciutko. Jeśli chodzi o pragmatyczne podejście do gospodarki, to no powiedziałbym, że to jest... Nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt banalnie, ale wydaje mi się, że to jest dość banalne. To znaczy chodzi o to, że jak myślimy o gospodarce, to lepiej przyjąć takie podejście, zgodnie z którym nie przyjmujemy jakichś wyjściowych dogmatów, do których dostosowujemy naszą analizę rzeczywistości, ale raczej staramy się na możliwie rozmaite sposoby analizować rzeczywistość i zobaczyć, które z nich są użyteczne dla celów, które chcemy osiągnąć. Jeżeli zależy nam na przykład na tym, żeby społeczeństwo działało w taki sposób, aby no, zapewnić stosunkowo szeroką sferę wolności prywatnych, ale także żeby istniały instytucje umożliwiające jakiś zakres solidarności społecznej, no to mogą istnieć do tego różne środki. I pragmatyczne podejście polega tylko na tym, żeby się zastanowić, jakie to są środki, a nie żeby z góry założyć, jakie to są środki, bo wtedy to nam za bardzo zawęża pole działania. Więc w tym sensie nie przesądza to o tym, czy ma być... Czy samo podejście to jest tylko kwestia metody. To nie przesądza o tym, czy ma być, nie wiem, więcej wolnego rynku albo mniej wolnego rynku. Może być go bardzo dużo, a może być go bardzo mało. Obserwujemy, co działa i z grubsza nie mamy zresztą alternatywy niż obserwować, co działa i się do tego dostosowywać. Na tym, po prostu na tym polega nasza codzienna działalność. Co do państwa PiS i systemu, no to jest kwestia retoryki politycznej. Trudno mi jakoś specjalnie na to odpowiedzieć. Mogę powiedzieć tak, że jeśli PiS mówi, że, czy politycy tej partii mówią, że reprezentują lud czy naród, to trochę się sami wpychają w takie tory, żeby potem mówić o tym, że skoro oni mówią, że to oni tworzą, że to jest ich nowe państwo, to że to jest ich państwo. Jakby to jest taka pułapka, która wydaje mi się polega tylko na tym, że mamy tutaj do czynienia z pewnym dyskursywnym ping-pongiem, który sam siebie nakręca i nie potrzeba specjalnie mu w tym pomagać. Jeśli chodzi o kwestię narodu niemieckiego i III Rzeszy, to niestety nie rozumiem, bo to nie jest moja opinia, że utożsamiam naród z państwem. Chodziło mi tylko o to, że... Tej bezwarunkowej lojalności. Tak, że nie można właśnie mówić o czymś takim jak bezwarunkowa lojalność wobec wspólnoty, bo jeśli będziemy o tym, jeśli przystaniemy na to, że istnieje coś takiego, to wtedy obywatel niemiecki będzie musiał być lojalny wobec narodu niemieckiego bezwarunkowo, nawet wtedy, kiedy ten będzie na przykład, a tak samo i polski, nawet wówczas, kiedy by na przykład on sprokurował wojnę agresywną. Ale właśnie chodzi mi o to, że to nie ten naród wywołał wojnę, tylko państwo wywołało wojnę. No dobrze, no ale i to, co to znaczy w praktyce, że... Myśmy może nie utożsamiali dobra narodu z dobrem państwa, bo... Okej.
państwo, to chyba politycy głównie kształtują jego politykę. No dobrze, ale to jeśli pan mówi, że ja mam wtedy oceniać, czym jest lojalność wobec narodu na własną rękę, no to z grubsza też nie mam do czynienia z bezwarunkową lojalnością, bo nie ma żadnego... To znaczy, żeby istniało coś takiego jak bezwarunkowa lojalność wobec czegokolwiek, to musi istnieć instancja określająca, co oznacza lojalność, a co oznacza nielojalność. Ma, no więc w przypadku bezwarunkowej lojalności wobec narodu nie ma takiej instancji, więc wydaje mi się to nieużytecznym pojęciem. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że nie mówiłem o bezwarunkowej lojalności. Tak, woli. Precyzji. Pytanie do pana doktora Sawczuka i podobne pytanie do profesora Gowina. Ja nie czytałem tej książki, więc rekonstruuję i też na podstawie pana wypowiedzi. I skoro powiedział pan, że to, czego panu brakuje, czy pana propozycja, jeżeli nie rewizjonizmu, bo nie chcę tak tego nazywać, tylko pewna propozycja no, uzupełnienia tego kursu liberalnego, jakieś dodatkowe elementy, żeby on jakby lepiej funkcjonował. Ta propozycja składa się między innymi z większej jakby demokratyzacji, to znaczy większego otwarcia na górę. Ja się na tym zastanawiam, czy to nie jest pewna pułapka i chciałem, żeby pan tego wątku się odbył, dlatego że te środowiska, które w Polsce były uznawane, są uznawane i też siebie definiują jako liberalne, one prowadziły tę politykę elitarystyczną, bym powiedział tak, niedemokratyczną w sensie kultury politycznej, nieprzypadkowo, no, dlatego że po prostu poglądy bardzo często tych osób, one nie pokrywały się z poglądami po prostu większości polskiego społeczeństwa, które jednak w swojej masie zasadniczo jest nieliberalny. Nie chcę powiedzieć, że prawicowy czy prawicowy, ale jest nieliberalny. I w tym sensie ja się zastanawiam, czy pana propozycja tego, aby właśnie nie otworzyć się na większą demokratyzację liberalizmu, nie jest tak naprawdę pewną pułapką, którą pan ten liberalizm chce wpuścić, bo nie wydaje mi się właśnie, żeby to było przypadkowe, żeby środowiska liberalne właśnie uprawiały taką, a nie inną politykę w latach 90. i później. Mhm. Właśnie wręcz przeciwnie, jeżeli bym jakieś środowisko wskazał konkretne, to Fundacja Batorego, wydając wiele publikacji i też mając swoje credo, książkę Popera o społeczeństwie otwartym, bardzo często podkreślając przywiązanie do wartości demokratycznych, no, prowadziła niedemokratyczny dyskurs, nie dlatego, że popierała taki tryb myślenia, no, tylko jako kontaktowała swoją, nie prowadziła demokratycznej kultury politycznej jako pewną wyższość konieczną. Znaczy, polskie społeczeństwo jeszcze nie było gotowe do pewnych rozwiązań, w związku z tym musimy wprowadzić odgórnie pewną kulturę, licząc, że za jakiś czas jakby to się rozpowszechni. Więc to jest pytanie do pana redaktora, analogiczne do pana profesora Gowina. Jeśli zapytacie o tą płytkę tożsamości, bo to jest ciekawa kwestia, czy widzi pan to w ten sposób, że pewien problem liberalizmu w Polsce polega na tym, że w latach 90. on był możliwy dlatego, że właśnie były środowiska, które miały pewne zasoby, miały pewne szczególne warunki do tego, żeby taką politykę właśnie liberalną prowadzić. Dzisiaj w dobie silnej demokratyzacji i polaryzacji, która oznacza właśnie bardzo silne wzmocnienie tej polityki, wzmocnienie potrzeby tożsamości po obu stronach, jedynym ratunkiem dla liberalizmu właśnie jest to, żeby przykleić się do jakiejś innej tożsamości. Jeżeli to nie jest tożsamość prawicowa, no to musi być tożsamość jakaś inna i tutaj właśnie pomysł Roberta Biedronia czy kogoś, kto proponuje tą sklejkę liberalizmu z lewicą, jest tak naprawdę jedynym ratunkiem dla liberalizmu, bo w dobie właśnie antagonizujących się plemion nikt nie chce być czystym liberałem, bo po prostu nie ma na to takiej przestrzeni jakby emocjonalnej, psychologicznej. Nie ma czegoś takiego jak czysty liberał, zresztą nie wiadomo co to jest, ale... Bez domieszki lewicowej. Bardzo się cieszę z tego pytania, bo ono jest trudne, a mam na nie odpowiedź, dlatego mi się... Otóż, czy to nie jest pułapka, że społeczeństwo polskie jest w jakiejś mierze nieliberalne, a ja proponuję je zdemokratyzować, w tym sensie, czy nie skończyłoby się tym, że ten nieliberalizm by w jakiś sposób wysycił sferę publiczną? Otóż, mówiliśmy wcześniej o tym, że kiedy Polska zmierzała do wstąpienia do struktur międzynarodowych, to istniały pewne cele organizujące sferę polityki i w tym sensie było wiadomo, co robić i że wtedy istniały również pewne no, takie w miarę powszechnie szanowane autorytety, których głos był decydujący w sferze publicznej i tym podobne. No, w momencie, w którym te warunki przestają istnieć, trzeba się zastanowić nad tym, jakie mogą być nowe źródła stabilności, porządku, który miałby być liberalno-demokratyczny. No więc wydaje się, że skoro nie może on być narzucony z góry,
to właściwie jedyny sposób na to, żeby on mógł na dłuższą metę być stabilny, to taki, że będzie akceptowany przez to społeczeństwo, które miałoby być liberalno-demokratyczne. Znaczy, że ostatecznie rzecz biorąc jednak trochę musimy być tymi liberałami i demokratami. Jeśli tak ma być, no to trzeba zmierzać w kierunku sytuacji, w której poszczególne grupy społeczne rozpoznają w normach publicznych jakiś swój wkład, to znaczy, że muszą rozumieć te normy jako przynajmniej, jeśli nie stanowione przez siebie, to w każdym razie jako ustanowione po tym, jak ich głos został wysłuchany, aby mieć pewne poczucie współodpowiedzialności za instytucje, które istnieją. W związku z tym nie wydaje mi się, że mogłaby istnieć jakaś droga na skróty, jeśli chodzi o na dłuższą metę w każdym razie, jeśli chodzi o zapewnienie porządku liberalno-demokratycznego i że jeśli nie przekona się, czy jeśli nie umożliwi się odpowiedniej grupie ludzi warunków do tego, aby mogli oni stać się zwolennikami pewnego porządku, aby mogli go rozpoznać jako własny, jako współtworzony przez siebie, to wówczas ten porządek po prostu nie będzie istnieć, więc to jest rodzaj zakładu, tak? Jeśli on w ogóle ma istnieć, to wydaje mi się to na dłuższą metę jedyna możliwa droga. Jeśli się okaże, że to jest niemożliwe, bo pokłady nieliberalizmu w polskim społeczeństwie są takie, że nie da się ich w żaden sposób pokonać, ani ominąć, no to liberałowie przegrają, tak? Jest to też możliwe, nic tu nie jest przesądzone, ale wydaje mi się w każdym razie, że znaczy nie bardzo widzę alternatywną drogę. To jest kilka wątków, one są wszystkie ciekawe. Ja teraz sobie tak pomyślałem, że jest taki wątek na przykład historycznej analogii. Oczywiście analogie historyczne mają swoje ograniczenia i należy pamiętać o tych ograniczeniach. Ale klasyczny liberalizm nie był demokratyczny. Znaczy tak w cudzysłowie powiem, że siebie, że Mila i się go czyta, nie był demokratą. I ten ład klasyczno-liberalny tej Europy, powiedzmy takiej połowy XIX wieku, on się też załamał kiedyś pod wpływem masowej polityki. Bo tak jak w Niemczech demokraci dawali prawo do głosowania jako pewien projekt, to się wyjaśnieniu ludów nie udało, a przeprowadził to Bismarck, a lud głosował tak jak głosował, bo lud właśnie nie jest w cudzysłowie demokratyczny, nie jest jakby liberalny, wybiera partie, które są ideologiczne, to wtedy dopiero wtedy rodzi się ideologia, która była ideologie masowe, lewicowe i prawicowe, które były kompletnie inne od tego ducha klasycznego liberalizmu z połowy XIX wieku, który przygotował dobrobyt, rozwój cywilizacyjny i tak dalej, które weszły dopiero masy. Po eksplozji demograficznej, po tym wszystkim, co się w Europie zdarzyło, co się teraz dzieje, to dopiero w krajach trzeciego świata. Więc w tym sensie mogą być paradoksalne skutki działań, które są podejmowane mając na względzie zupełnie inne cele. Tak w historii już bywało, przy założeniu, że teraz jest powrót masowej polityki i silnych tożsamości, które są zgubne dla stabilności jakby takiego centrum politycznego i tak dalej, to takie rzeczy się mogą powtarzać. Ja z tej perspektywy mówię, że to powiedziałem na początku, że ja zakładam, że istnieje kryzys w świecie zachodu, ale kryzysy mają to do siebie, że one osiągają jakiś punkt stabilności. Za 10, 15, 20 lat, nie wiadomo ile ten okres turbulencji będzie trwał. Być może w pewnym sensie też jest tak, że idealizujemy i to jest pewna cecha taka historyczna liberałów, którzy dzisiaj znowu z dużej litery, z wielkimi literami, używam jakby tego słowa liberałowie. I w pewnym sensie to, kiedy mówią, że minął jakiś stabilny świat, to idealizują po prostu lata 90. i przełom lat 90. i 2000. Ten krótki moment w cudzysłowie końca historii, który dzisiaj jest, ta zbitka jest używana jako nieprzyzwoita w dyskusjach, traktowana, a w gruncie rzeczy tak naprawdę jest nasycona bardzo dużą treścią filozoficzną i polityczną. Bo to jest Fukuyama, który czyta Korzewa, który odczytuje fenomenologię ducha. To tylko są takie tropy, bo dlatego, że nie można zrozumieć Fukuyamy, kiedyś mówię o końcu historii, bez Korzewa, który odczytuje hegelizm tak naprawdę. Buduje pewną atmosferę tej sytuacji, o której mówiłem wcześniej, a której ideologią na przykład chciał być Antony Giddens, który politycznym eksponentami, jak mówię, był Blair, Schroeder, Bill Clinton, to był ten koniec historii, który w gruncie rzeczy tak naprawdę to był krótki okres czasu historycznego, to było kilkanaście lat, z którego teraz wyrasta jakby to wspomnienie tego ładu i stabilności, który pod wpływem, jak się czytałem anglosaskie teksty Trumpa, Brexitu i tak dalej, się załamał. W gruncie rzeczy tak naprawdę oczywiście jak
historyk to jest popsuć zabawa, zawsze wystarczy argumentów, że nigdy nie było Pax Americana, które było stabilne, nigdy nie było tej, nigdy nie było takiego takiej stabilności po II wojnie światowej, jak i teraz się mówi, do której się tęskni, bo w gruncie rzeczy zawsze ta sytuacja była mniej lub bardziej dynamiczna, a z tej perspektywy lata 90. i początek lat 2000, bo to przecież jest Unia Europejska, wprowadzenie euro i tak dalej, jest jakimś rodzajem cudu i nieciągłości historycznej tak naprawdę, który będzie powracał jako pewna miara, którą się będzie mierzyło każdą kolejną turbulencję, jako to wspomnienie tej sytuacji, która może być docelowa. Ja mówiłem o... Ja bym jeszcze raz powrócił do tego wątku, który mnie trochę uderza, że polski liberalizm jest na prostej drodze, żeby... Wiem, że się pan nie zgodzi, pan już raz dał temu wyraz, a ja to jeszcze raz powtórzę, że w latach 90. był porwany przez neoliberałów. To, co nazywam to teodyceą, tym taką teodyceą liberalną, że zbudowali najlepszy z możliwych światów, w którym żyli Polacy i wobec tego każda krytyka jakby zakładała, że każdy krytyk by zbudował dużo gorszą rzeczywistość. Swoją drogą tak naprawdę jeszcze jest temat, o którym się nie dyskutuje, a silny korzeń, bo każde drzewo ma wiele korzeni, ale jeden z mocniejszych korzeni polskiego liberalizmu to są postmarksiści tak naprawdę. Kiedy mówimy o, w cudzysłowie, o Gazecie Wyborczej i tak dalej, to jest wątek, który... A to, ja nie mówię tego, że... To ciekawe, ale ja bym akurat powiedział, nie chcę się najważniejszym postmarksistą w Polsce to jest raczej Jarosław Kaczyński, a... Nie chcę się przerzucać epitetami. Chodzi mi o to, że raczej o taki sposób odczytania, to trochę ma związek z pana pytaniem o upadek komunizmu, że w gruncie rzeczy to, co się dzieje, jest dogrywką w obrębie pewnej dynamiki filozoficzno-historycznej oświecenia. Dlatego, że pana pytanie skierowało nasze myślenie w kierunku historii politycznej, bo upadek komunizmu jest w tych kategoriach wydarzeniem z historii politycznej, ale dla mnie jest także wydarzeniem z historii filozoficznej Zachodu. Znaczy, że kończy się pewna dynamika emancypacji i przezwyciężania jakby takiego myślenia o telosach historycznych i zaczyna się drugi rozdział. Chantal Mouffe na przykład o tym pisze. To jest ciekawa autorka, która mówi, że w pewnym sensie ten kryzys, który teraz jest, on musi być widziany w perspektywie postmarksistowskiej historii oświecenia. Jakby rewolty rozumu przeciwko zastanemu światu i jakby takiej dogrywki filozoficznej po tym, co było z oświeceniem. To w tym sensie być może tutaj można byłoby dostrzegać jakieś korzenie historyczne, filozoficzne polskiego marksizmu, o którym się zapomina, bo mówi się o Balcerowiczu. Balcerowicz to jest SG PiS-u wczesny tak naprawdę. Oczywiście on nie jest obciążony tymi wszystkimi rzeczami, ale był wzięty przez ludzi, którzy wychodzili z tego środowiska i dlatego tutaj nieprzypadkowo wspomniałem profesora Kowalczyka, jego książkę o transformacji, bo akurat on był świadomy takich rzeczy, chociaż był jednym z ciekawszych ekonomistów właśnie nieliberalnych i miał lewicowe przekonania. Widział, jak ludzie, którzy kiedyś wychodzili z marksizmu, potem przeszli przez rewizjonizm, potem przeszli przez opozycję demokratyczną, ale tą lewicową, nagle stali się liberałami. To oni transformowali Polskę, jako tutaj symbolem jest Kuroń. Ja mówię o tym dlatego nieprzypadkowo, że jedną z ciekawszych dyskusji, która została odbyta pod koniec życia Jacka Kuronia, która nie jest dzisiaj opisywana, a można byłoby o tym książkę napisać, jest polemika pomiędzy Michnikiem a Kuroniem. Kuroniem, który zmierzał do kresu swojego życia pełen goryczy, że przyłożył rękę, to są wszystko antycypacje tych dyskusji, które my dzisiaj toczymy, że przyłożył rękę do zbudowania w okresie transformacji jako minister rządu tej rzeczywistości, którą ogląda schodząc ze świata, i Michnika, który właśnie mówił w duchu teodycei, zbudowaliśmy najlepsze z możliwych światów. Innego liberalizmu się nie dało zrobić, a taka rzeczywistość musi się nam podobać, bo po prostu nie było innej możliwości. To są takie porwane nitki, które się nie związują w tej naszej historii intelektualnej, ale które, mówię Państwu, że to warto, jeżeli ktoś jest zainteresowany, sięgnąć do tego, przeczytać, zobaczyć, że to są rzeczy sprzed ładnych kilkunastu lat, a one zapowiadają wiele z tego, co się dzisiaj dzieje. I dlatego powiedziałem marksistach, a nie dlatego, żeby użyć tego słowa jako epitetu, bo nie mówiłem tego w duchu prawicy, która chce wykończyć przeciwnika, bo mówi, że to nie było marksistowskie, straszne i tak dalej, tylko ja to traktuję jako poważną, że tak powiem, odpowiedź, jak mówię, jako filozoficzną dynamikę oświecenia, ale na końcu, żeby wrócić do pana
do pana pytania. Całkiem poważnie uważam, że było tak, że porywaczami chętnymi na porywanie w 90-tych latach byli neoliberałowie. Teraz będą zwolennicy polityki, identity politics rozumianej amerykańsko. Oczywiście pan ma rację, że sprawiedliwość odbycia pełnych cyklów polega na tym, że ponieważ nigdy tego w Polsce nie mieliśmy, to teraz będziemy musieli to przejść z całą taką mocą, ale to jest tak na takiej samej zasadzie, jak nigdy nie mieliśmy, nie wiem, muzułmańskich imigrantów, to może teraz powinniśmy to przejść? Ja uważam na przykład, że nie. A wydaje mi się też, i mówię to jako osoba, która patrzy z zewnątrz liberalizmu, ale z sympatią na liberalizm, że nie wiem, czy to będzie dobrze służyło, szczególnie w perspektywie pana pytania do autora książki, dlatego że w tym społeczeństwie to będzie napędzało chyba wyborców w takim, jaki jeszcze jest, raczej drugiej stronie, jeżeli oni przyjdą z propozycją takiej małej inżynierii społecznej, żeby popodkręcać te potencjometry, żeby było tak bardziej ale postępowo. Nie ma żadnej inżynierii społecznej. Właśnie na tym polega cała sprawa. Nie ma żadnych inżynierów ani żadnej inżynierii społecznej. Nic takiego się nie odbędzie. Nic nie zostanie, gwarantuję, przegłosowane, co będzie miało większości w parlamencie. To jest jedna rzecz. A jeszcze chciałem tylko dodać jedno zdanie, bo dlaczego ja lubię jednak przekładać to na jakieś praktyczne kategorie? Bo jak się tam zacznie mówić o dynamice rozumu oświeceniowego, to można wyciągnąć dowolne wnioski. A dla mnie praktyczna sprawa jest taka, to znaczy jak się kogoś zapyta, czy chciałby, żeby było trochę wolności w sferze, czy trochę wolności osobistych, żeby miał i żeby też trochę było solidarności społecznej, żeby mu nie groziła jakaś straszna bieda, jak straci pracę, to wydaje mi się, że dużo osób powie, że tak, chętnie. Ale jak się zapyta, a czy chciałbyś być liberałem, to odpowie nie, nigdy. Więc mam wrażenie po prostu, że jak się ujmie wiele spraw w takich kategoriach, które można przełożyć na codzienne doświadczenie, to że one zostają odczarowywane po prostu, że można dużo łatwiej się w takiej sytuacji porozumieć. Z kolei jak będziemy mówić o tych postmarksistach i tych liberałach i jakichś wielkich ruchach tożsamościowych, to wtedy od razu, znaczy to wtedy dużo łatwiej nam się ustawić w opozycji do wroga, bo łatwiej zidentyfikować, kto jest za którym hasłem. I to świetnie, jak się, wiadomo, że jak są dwie drużyny piłkarskie, jedna się nazywa Chelsea, a druga Manchester United, to wiadomo, którzy są fanami której, bo mają, bo się identyfikują z nazwą. A takie to nieracjonalne, prawda? Nie jest to racjonalne, ale ludzie to robią, trzeba to brać na klatę, to znaczy ludzie, to znaczy nic nie jest racjonalne, tak koniec końców, bo rozum jest formalnie rzecz biorąc pusty, więc trzeba po prostu wziąć sobie... Trzeba analizować czy myśleć o rzeczywistości społecznej w takich kategoriach, w jakiej po prostu o niej myślimy, czyli ale pełnej emocji i sporów i tak dalej. Ja etykietyzowałem, mówiąc o tych postmarksistach, ja mówię państwu, ale ja nie mówię, że to jest etykietowanie, ja mówię, że to jest nieużyteczne. Polemikę Kuronia z Michnikiem, bo naprawdę to jest ciekawe. A czytanie polemik to pewnie. Wracając do tego, co profesor Garmin powiedział, wydaje mi się, że jedno z możliwych takich aspektów, dlaczego ten okres kilkunastu lat, lata 90. i 2000 były tak korzystne w sensie historycznym, to czy to nie była po prostu jednobiegunowość, hegemon na skali świata, były tylko Stany Zjednoczone wtedy, prawda, w sensie pełnej... Siły polityczne. Proszę? Siły polityczne. Tak, tak, tak. I do tego świata, i to jest moja teza, do tego świata już niestety nigdy nie wrócimy. Ale to jest też tak, że to wynikało z sytuacji, paradoks polskiej sytuacji polegał na tym, że myśmy przez kilka ostatnich pokoleń dążyli do Zachodu i doszliśmy do niego w momencie, kiedy on zaczął pękać i trzeszczeć, taki jaki istniał wcześniej. Znaczy wyszliśmy do Unii Europejskiej i nastąpił niedługo kryzys. Doszliśmy do NATO i ono też jest w kryzysie. I to jest też tak, że w pewnym sensie to jest dowód na to, że jesteśmy jak zawsze od tysiąca lat częścią Zachodu, to znaczy uczestniczymy w jego historii na dobre i na złe. Uczestniczymy, jak dochodzimy, musimy przejść także przez te formy kryzysu, w których on teraz uczestniczy. To nie ma innej drogi. Nie jesteśmy Rosją pod tym względem. My się nie izolujemy, my jesteśmy, to jest tak, że jak mówię, w sposób naturalny od tysiąca lat uczestniczymy na dobre i na złe w jego historii. Przepraszam, czy mogę się tylko dopytać, bardzo krótko, bo mam pewnie dosyć się odpowiedź dla Tarasa Czuka. Chodzi o, parokrotnie wspomniał Pan o tym, żeśmy nie rozmawiali o tych wielkich ideach, bo możemy się zapętlić i dalej o konkretach. Ja właśnie bardzo konkretne pytanie dotyczące tego, czy widzi Pan potencjał w polskim społeczeństwie na coś takiego, żeby zrobić, żeby duża grupa ludzi w Polsce stanęła w obronie formalnych reguł. Bo wydaje mi się, że dużą zasługą liberalizmu, jak patrzymy historycznie, jak ten nurt intelektualny się rozwinął, jest przywiązanie do pewnych formalnych reguł, aby każdy
każdy miał takie same prawa, ale każdy miał takie same obowiązki. Ja się zastanawiam, czy w dobie tej polaryzacji, w dobie rozwoju silnych tożsamości, które powodują, że tak naprawdę nikt nie traktuje serio reguł formalnych. Bardzo prosty przykład, mamy Trybunał i nie udało się zorganizować dużej grupy Polaków, którzy by broniło jakby Trybunału. Znaczy jestem przekonany, oczywiście jakaś część grupy wystąpiła przeciwko zmianom, czy przeciwko reformie Sądu Najwyższego, ale pewnie jakbyśmy, jakby ta sama grupa, jakby strona polityczna, której ci ludzie kibicują, zaczęła przy tym grzebać, a przecież taka była geneza tego sporu, no to nie widzieliśmy jakichś protestów po drugiej stronie, tak? Więc w związku z tym ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę tak, że i to jest moje pytanie, czy widzi Pan potencjał, przez polskie liberalizm właśnie rozumiem to, czy widzi Pan potencjał w Polsce na to, że mamy ludzi, którzy potrafią abstrahować poza tą plemienną wojną dotyczącą kwestii aksjologii nie tylko, i potrafią wejść po prostu w obronie reguł formalnych, bo dzisiaj poprzez czysty liberalizm niesklejony z lewicą, ja rozumiem właśnie grupę ludzi, która potrafi bronić tych właśnie formalnych reguł, tak? No, mam wrażenie, czy to jest może trochę przykre, ale wydaje mi się, że nie bardzo jest to możliwe, dlatego że myślenie o obronie praworządności w kategoriach formalnych reguł jest trochę intelektualizowaniem i ma za małą publiczność, żeby mogło zadziałać w szerszej mierze. Ale byłem niedawno na takiej dyskusji w Berlinie, gdzie jeden niemiecki profesor powiedział, komentując sytuację w Polsce, a czy w Niemczech ludzie umieraliby za sądy? I powiedział, pewnie nie, może by umierali za Trybunał Konstytucyjny, ale czy za sądownictwo? Chyba nie. Więc mam wrażenie, znowu, to nie jest tak, że ja chcę, nie wiem, wyrugować wszystkie terminy abstrakcyjne, bo nie da się bez nich rozmawiać często, ale wydaje mi się, że jeśli zapytamy kogoś, czy uważasz, że możemy wsadzić tę osobę do więzienia bez uzasadnienia, to ona wtedy wie, że jeśli ona odpowie tak, to wtedy ją też będzie można wsadzić bez uzasadnienia. A jeśli będziemy chcieli bronić formalnej reguły, która będzie to sankcjonować, to nie znajdzie to zbyt wiele publiczności, być może po części właśnie dlatego, że to nie porusza emocji, tak? Że te reguły są takie sterylne i nie do końca możemy sobie uświadomić, na czym to polega. Musimy się zetknąć z jakąś sytuacją, która nas wywiera na nas jakąś presję i dopiero wtedy jesteśmy bardziej skłonni do tego, żeby działać. Także w tym sensie i też ze względu trochę na polską historię, która niespecjalnie jakby jest naznaczona jakimś gorącym szacunkiem do prawa, bo prawo było często po prostu stanowione przez jakieś obce siły, które no, stąd może się też kojarzyć gdzieś tam z, no, w przeszłości z opresją, a nie z odpowiedzialnością czy tworzeniem czegoś, co jest też moje. No to pewnie to też jest jakiś element tego kłopotu, ale wspomniałem o tych Niemczech dlatego, żeby powiedzieć, że nawet gdyby tej historii nie było, to bardzo możliwe, że i tak trzeba by traktować kwestię praworządności jako kluczowy, ale jednak dodatek do szerszej agendy politycznej, która musi uwzględniać ją jako swój element. Ja wtedy miałem sygnał, że żebyśmy już kończyli, więc myślę, że gości chcielibyśmy zwolnić, chyba że jest... Możemy porozmawiać po spotkaniu jeszcze chwilę. Tak. Więc zostawmy to pytanie na kuluary. Ja Państwu już dziękuję w tej chwili. Jedna rzecz, którą bym chciał powiedzieć, to jest to... Dwie rzeczy właściwie, to znaczy jedna rzecz to przypomnieć, że oczywiście można kupić i presję, i książkę na dole. Druga rzecz jest taka, że to co, jeżeli Państwo są naszymi regularnymi gośćmi, to już na pewno Państwo to słyszeli, już Państwo wiedzą co powiem, utrzymujemy się ze składek w znacznej mierze, ze składek, przepraszam, z darowizn raczej naszych sympatyków, więc jeżeli Państwo uważają, że robimy po prostu, wykonujemy pracę, która jest ciekawa, dobra, pożyteczna, no to dzisiaj jest też okazja, żeby jakoś nas wesprzeć, bardzo do tego zachęcamy. Będziemy wdzięczni, będziemy mogli też więcej takich rzeczy, które robimy, tak jak te spotkania, które organizujemy właściwie w każdym tygodniu, też dzięki temu realizować. Tak więc tyle, dziękuję bardzo.